Super. Halo, Chyba. Tak, teraz się słychać. Super. Wszyscy mają włączony mikrofon. Okej, to żeby nam się dobrze pracowało, to ja poproszę tylko jedną rzecz. Podstawowa zasada, jeżeli jedna osoba mówi, to druga jej nie przeszkadza. I myślę, że tak będzie dobrze. I na bieżąco będziemy sobie robili później ćwiczenia praktyczne. Bo też musicie wiedzieć, że mamy cztery moduły dzisiaj, czyli tak jak napisałem w harmonogramie, w ofercie tych warsztatów, magnetyczny wizerunek, niewidzialne techniki podrywu, niezniszczalna pewność siebie i szczęśliwy związek. Więc teraz tak, mamy tutaj następujące osoby. To może Piotrze, zacznij od siebie. Powiedz coś o sobie i wszyscy słuchamy. Dobra, witam wszystkich. Cześć, jestem Piotrek. Jestem z Warszawy. To, co mnie na pewno zainteresowało na temat tego seminarium u Cornela, to to, że jestem u Cornela, można powiedzieć, stałym klientem. Mam kilka kursów po prostu wykupionych i wiem, że jeżeli chodzi o to, co Cornel mówi, jaką wiedzę przekazuje w tych kursach, to jest na przykład zupełnie co innego niż większość innych tych takich, nazwijmy to, samców alfa, którzy po prostu przekazują wiedzę w taki sposób, że ja też nie do końca się z tym zgadzam, nie do końca to akceptuję. Po prostu ta wiedza, którą przekazuje Kornel, jest dla mnie w 100%, ja się z nią solidaryzuję, jest dla mnie w 100% po prostu akceptowalna. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Piotrze. Właśnie musicie wiedzieć, że Piotrek, Ty już ukończyłeś całą Akademię Relacji. Czy jeszcze został Ci jakiś moduł? To znaczy, jestem na module dotyczącym związków, mniej więcej w połowie. Okej, dobra. Czyli masz jeszcze kilka lekcji ze Zbuduj Szczęśliwy Związek i masz moduł Zostań Władcą. Dokładnie tak. O module Zostań Władcą będziemy sobie dzisiaj też dużo mówić. Z tego powodu, że tutaj wszyscy zebrani tak naprawdę mają akademię, a nie, Przemysław nie ma. Przemysław nie ma akademii, natomiast reszta wszyscy mają akademię, bądź mieli, bądź ją przerobili. I zauważyłem, że wszyscy wiecie doskonale, że magnetyczny wizerunek jak najbardziej większość to ogarnia, bez problemu. Niewidzialne techniki podrywu, tu jest trochę trudniej, ale nic dziwnego, bo to jest naprawdę zaawansowana, że tak powiem, szkoła jazdy, więc czasem są z tym problemy, natomiast zawsze pracujemy, żeby jak najszybciej pokonać. Niezniszczalna pewność siebie też ok. I właśnie na związkach najczęściej się ludzie wyklejają. I dzisiaj też porozmawiamy sobie dlaczego, bo okazuje się, że zbudowanie szczęśliwego związku to nie jest do końca takie łatwe zadanie, o czym wszyscy myślę wiecie. I też przynajmniej w Polsce jest ogromna presja na to, żeby ten związek był jak najszybciej, najlepiej od razu z trójką dzieci, małżeństwem, co jest okej, jeżeli tego szukasz, jako kobieta bądź mężczyzna. Natomiast doświadczenie pokazuje mi, że niestety większość osób podejmuje tą decyzję, czy o zbudowaniu związku, czy o zawarciu małżeństwa, dosyć nieodpowiedzialnie naciskana przez innych. I o tym sobie porozmawiamy. I odnośnie modułu Zostań Władcą, ten moduł tak naprawdę skonstruowałem z jednego powodu. Zauważyłem, że moi dotychczasowi klienci, o ile przerobią akademię, nie mają problemów, jeżeli chodzi o podryw, związki, pewność siebie, atrakcyjność, o tyle problemem jest kwestia tego typu, żeby w 100% wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za osoby, które wam towarzyszą. No bo powiedzcie, moi drodzy, teraz Sorry, u mnie. Moment. zaraz. Tylko to tak O, jest. Okej, dobra. Już już, mam już, drugie. już, już, Dobra. tak. Moi drodzy, każdy moduł sobie omówimy. Natomiast teraz, Aniu, parę słów od ciebie bym prosił. Cześć, mam na imię Anka. Mieszkam obecnie w Anglii, dokładnie w Walii, od 15 lat.
Od 2 lat jestem singielką. Byłam 15 lat w związku. No i oczywiście też tu mam parę kursów od Cornella. Już nie pamiętam, co tam za kursy. Chyba 3 kursy brałam, już nie wiem, było dawno, dawno temu. Ale oczywiście je też przerobiłam i oczywiście dalej chcę się uczyć jakichś nowych ciekawostek. I oczywiście też myślę, że Cornel bardzo dużo wiedzy od niego dowiedziałam się i bardzo ciekawie mówi, także dlatego też tu jestem. Super, dziękujemy. To Beata, tu powiedz parę słów od siebie, przedstaw się, co tam chcesz, zaprezentuj się. Hej, hej, Beata. Cóż wam mogę powiedzieć, pracuję jako nauczyciel, pracuję z dziećmi z klasami 1-3. Okolice Będzina, województwo śląskie, no cóż, pasjonatka sportu walk, także tutaj to mnie trochę łączy z Kornelem. Oczywiście też gdzieś edukuję się, ponieważ lubię wiedzieć, na czym stoję, lubię poznawać nowinki różne, także jestem otwarta na wiedzę, stąd też ma obecność dzisiaj. Cudownie, polecam w ogóle do Beaty na kursy sztuk walki pójść, bo mimo że jest nauczycielką, to trenuje tam ambitnie też, rozmawiamy sobie czasem na ten temat. Okej, i Kuba, zapraszam, opowiedz o sobie coś. Cześć wszystkim, słychać mnie w ogóle dobrze? Halo? Okej. Tak, słychać? Tak, tak, słychać, jasne, śmiało mów. Trial version. Teraz się wyłączyło na moment, także popraw się. Włączyła się jakaś pani, chyba Siri. Także pokombinuj coś z mikrofonem. Teraz zabij. A ja tutaj się już zabieram do rysowania. Zobaczymy, jak dzisiaj mi to wyjdzie. Czy teraz mnie słychać? Tak, teraz się słychać. Dobra, już powinno być ok. Więc jestem Kuba, na stałe mieszkam w Warszawie, ale obecnie wyemigrowałem do województwa łódzkiego w związku z tą sytuacją. Zawodowo była kręta ścieżka, obecnie wylądowałem w branży IT, ale to nie jest moje ostatnie słowo. Do Cornella trafiłem mniej więcej rok temu, bo oczywiście miałem problemy z relacjami, jak żeby inaczej, także z tego powodu trafiłem. Mam od niego kilka kursów, jestem zadowolony i też jestem chętny na dalszą wiedzę, także dzięki za zaproszenie i to było na tyle. Dziękuję pięknie. Tu Kuba powiedział fajną rzecz, bo powiedziałeś, że miałeś problemy z relacjami. Słuchaj, 8 lat jestem w tej branży relacji damsko-męskich, od 4 lat na pełny etat uczę o tym ludzi innych i powiem ci, że nie znalazłem takiej osoby, a szukałem bardzo długo, która nie miałaby problemu z relacjami. Także to jest zawsze taka podstawowa obawa wśród osób, które korzystają z mojej wiedzy, że Cornel, wiesz, ja bym tu chciał czy jakiś kurs kupić, albo chciałbym przyjść na konsultację, ale czy nikt się o tym nie dowie? Ja mówię, że oczywiście anonimowo i zawsze zapewniam w 100% i to jest nadrzędna korowa wartość, natomiast nawet jeśli się ktoś dowie, to i tak nic nie tracisz, bo kiedy ty się rozwijasz, nieważne czy w relacjach damsko-męskich, czy w sporcie, czy w rysowaniu, weźmy sobie dowolną dyscyplinę życia, każdego dnia jesteś lepszy, każdego dnia starasz się. Tak naprawdę niezależnie od tego, czy ktoś się będzie z tego miał, czy będzie komentował, czy krytykował, no to ty i tak wygrywasz, bo to jest twoje życie. To dużo czasu zajmuje, żeby zrozumieć to, że tak naprawdę w życiu robimy rzeczy tylko i wyłącznie dla siebie i dla naszych najbliższych, tak? I jasne, są różne opory, są takie często rozmowy, że właśnie nie wypada korzystać z usług trenera. Jakaś koleżanka powiedziała, że jak poleciła mnie kolejnej koleżance, to ta koleżanka powiedziała, wiesz, nie wypada, bo to w ogóle powinniśmy sami z siebie wiedzieć, jak budować relacje. A każdy z was dobrze wie po przerobieniu Akademii Relacji, że to jest bzdura. Nikt nas tego nie uczy,
ani w szkole, zazwyczaj w rodzinach też nie, Kościół też nam tego nie mówi, dlatego musimy sami zacząć to ogarniać. Okej, moi drodzy, ja sobie tu będę powolutku rozpisywał harmonogram nasz na dzisiaj, a na kamerę zapraszam jeszcze Przemka i Rafała, bo widzę, że też są. A Przemek napisał, mam problem z kamerką i mikrofonem, staram się naprawić. Już naprawiłem. Aha, dobra, no to Przemku, dołącz się i powiedz parę słów o sobie. Cześć, mam na imię Przemek, jestem z Podkarpacia. Prowadzę sobie taką działalność swoją. Trafiłem na Kornela też na internecie, tutaj szukałem jakichś tam informacji odnośnie tych relacji nie tylko damsko-męskiej, ale też i takich ogólnie troszeczkę, nie, żeby trochę się w tym potrenować, więc akurat jakoś tak się zainteresowałem i no i jestem tutaj, nie? Także witam wszystkich i cześć. Super, dziękujemy ci, Przemku. A Rafale, ty powiesz parę słów od siebie. Bo Rafał tu napisał, że mu blokuje mikrofon i kamerę. Spróbujmy tu coś zaradzić. Muszę odświeżyć przeglądarkę jeszcze raz. Tak, albo odświeżyć, albo Rafał, możesz spróbować zmienić w ogóle przeglądarkę. I dzięki temu, bo wiem, często na webinarach jest taki problem, że ktoś nie może się zalogować, a później zmienia na Firefox albo na Chroma i mu to ładnie śmiga. Także spróbuj. A ja teraz przechodzę do pierwszej części naszej. Zrobimy sobie od 12.20 do, niech będzie 14.00, magnetyczny wizerunek. O 14.00 jest przerwa, to już mówiłem, to powtórzę, więc będzie można sobie coś zjeść. Myślę, że tak z 15-20 minutek i później wracamy z pełną parą i siłą. Okej, moi drodzy. Dlaczego wizerunek jest ważny? Dzisiaj ja postaram się mniej mówić niż na webinarach, a więcej was słuchać, bo w końcu no właściwie wszyscy przerobiliście Akademię Relacji, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Niektórzy część, niektórzy całą, natomiast tam to jest bardzo szeroko omawiane. I słucham was, po co jest potrzebny magnetyczny wizerunek? Pierwsze wrażenie. Tak jest. A rozwiniesz to trochę? Odnośnie tego pierwszego wrażenia? Mm-hmm. Twoim zdaniem, swoimi słowami. No słuchaj, wydaje mi się to oczywiste, że jeżeli spotykamy kogoś, pierwsza rzecz, na jaką zwracamy uwagę, to jest jego wygląd. I teraz pytanie, czy ten wygląd jest zachęcający, czy to jest nasza bajka, czy tak nie do końca, od tego zależy, czy ciągniemy tą relację, czy staramy się poznać tę osobę, czy po prostu odpuszczamy. Dokładnie. Jakbym słyszał siebie, ja zaraz tu wyłączam mikrofon, idę na spacer i Beata zostaje. Słuchajcie, dokładnie. Mój trzeci mentor, Dan Penia, który ma ogromny zamek w Szkocji. Niestety nie miałem okazji u niego uczestniczyć na seminarium face to face, ale swego czasu pamiętam, że oglądałem jego wideo od 4 do 6 godzin dziennie. Jak jadłem, jak jechałem na trening, jak nawet przed spaniem. I on zawsze mówi następującą rzecz. Pierwsze wrażenie robisz dwa razy. Jak wchodzisz do pokoju, pokój oczywiście metaforycznie, to może być sala konferencyjna, to może być zjazd rodzinny, to może być nawet pójście do jakiejś instytucji, szkoła, szpital, policja i tak dalej, czy sklep nawet spożywczy. Pierwsze wrażenie robisz, jak wchodzisz i kiedy wymawiasz pierwsze słowa. Pierwsze dwie minuty. Ludzie patrzą na twój ton głosu, ludzie patrzą na to, czy ty jesteś zrelaksowany, wyluzowany, czy ty jesteś spięty. I teraz najważniejsza kwestia przy pierwszym wrażeniu, przy magnetycznym wizerunku. Wizerunek. Dokończę tylko tu moje bazgroły. Najważniejsza rzecz i niestety wszyscy często o tym zapominamy. Słuchajcie, problem jest tego typu, że oprócz tego, żeby wyglądać ładnie i dobrze, należy ubierać się odpowiednio do danej sytuacji,
To myślę, że nie jest jakoś super trudne do zrozumienia, ale odpowiednio do tego, co chcemy osiągnąć. Ja miałem wiele takich sytuacji, kiedy szedłem na spotkania przedsiębiorców, bardzo luźno ubrany. I teraz 10 punktów dla tego, kto zgadnie, dlaczego tak zrobiłem. Dlaczego na przykład nie założyłem sobie krawata, jak wszyscy byli pod krawatem, i ubrałem tylko marynarkę. Albo szedłem na przykład w koszuli, kiedy wiedziałem, że wszyscy będą mieli marynarki. Słucham. Jesteś pewny siebie, pewien swoich umiejętności. Wiedziałeś, że potrafisz przekazać to, co chcesz, mową ciała, w ogóle słowem, i nie potrzebujesz wsparcia stroju. Zgadza się, ale jest jeszcze jedna kwestia. Ciekaw jestem, kto to dostrzeże. Jeszcze raz? Żeby się wyróżnić spośród innych. Brawo. Jeszcze trzecia kwestia. Już Przemek, jesteś blisko. Trzecia kwestia. Wyróżnić się, ale za tym idzie konkretny cel. To nie jest potrzeba ego na zasadzie, o, ja się tu będę wyróżniał i dlatego pokazuję wam, że jestem inny od was. Tylko skłaniam innych ludzi do zagadania. Zwracam na siebie uwagę, ale też po to, żeby ludzie mnie lepiej zapamiętali. Nie wiem, czy ktoś z was uczył się kiedyś NLP. Ręka w górę, kto się uczył? Uczył się ktoś, czy nie? Nie. Nie, nikt, okej. To jest generalnie takie... To jest programowanie neurolingwistyczne. I NLP-owcy często twierdzą, że za każdym razem, jak się z kimś spotykasz, to kotwiczysz u niego swoje zachowania, swój ton głosu i wszystkie atrybuty podobne, prawda? I teraz dzieje się magia na bardzo zaawansowanym poziomie. Nieważne, czy ktoś lubi NLP, czy nie, ale jedno trzeba im przyznać, że jeżeli zapytasz dowolnego przedsiębiorcę, z którym się spotkałem na przykład rok temu, na spotkaniu, gdzie było 10 osób, jak było na spotkaniu, albo jak kto był ubrany, to on nie zapamięta tych 9 osób zazwyczaj, które były w marynarkach, ale mnie, które odstawałem od normy. I teraz przechodzimy sobie do bardzo zaawansowanego takiego ćwiczenia. Chciałem wam tutaj też powiedzieć, jak to działa w praktyce, bo to jest trudne być może w zrozumieniu, ale warto to robić. Upewnij się, jak już się wyróżnisz, żeby mieć przed sobą jasny cel. Bo teraz zazwyczaj ludzie wiedzą, żeby robić dobre pierwsze wrażenie, żeby ładnie się ubrać i tak dalej. Ale czasem to nie wystarczy. Musisz zrobić jeszcze ten jeden krok, kiedy masz pewność, że dana osoba cię zapamięta. A po co dana osoba ma cię zapamiętać? Myślę, że to jest oczywiste. Na randce, wiadomo, chcesz z drugą, z płcią przeciwną spędzić miłe chwile i chcecie się spotykać dalej. W sytuacjach biznesowych chcesz, żeby biznes się udał. W sytuacjach na przykład rodzinnych chcesz, żeby na przykład rodzice twojej partnerki bądź partnera dobrze cię zapamiętali. I tutaj przechodzimy sobie do takiej psychologicznej rzeczy, bardzo dobrej, i radzę wam o tym pamiętać. Efekt świeżości i zastanawiam się, czy ktoś z was będzie w stanie na ten temat parę słów powiedzieć. Na temat efektu świeżości. Być po prostu sobą, no nie wiem. To jest po rozumieniu. Skaleczyłaś teraz moje uszy. Żartuję oczywiście. O byciu sobą też porozmawiamy. Efekt świeżości to nic innego jak to, że ludzie zapamiętują zazwyczaj z danego wydarzenia, z danej imprezy, z danego spotkania to, co jest na początku i to, co jest na końcu. I to, co jest na końcu, to jest efekt świeżości, a to, co jest na początku, to jest z tego, co dobrze pamiętam, po prostu efekt pierwszeństwa. I dlaczego to jest ważne? Napiszę tylko.
Okej. Dlaczego to jest ważne? Bo okazuje się, że jak idziesz na imprezę, też często właśnie trenerzy, o których Piotr wspomniał, że jak idziesz na imprezę, to ty musisz błyszczeć w każdej sekundzie, musisz rozmawiać ze wszystkimi, musisz być królem wieczoru, to jest bzdura. Wystarczy, jak się spotykasz, jest sytuacja towarzyska, chcesz zrobić na kimś wrażenie. Na razie jeszcze nie przechodzimy do podrywu. Chcesz po prostu zrobić na kimś wrażenie. Wystarczy, że porozmawiasz z tą osobą na początku imprezy, a na końcu imprezy upewnisz się, że macie do siebie kontakt. I teraz, dlaczego to jest takie odkrywcze? Dlatego, że oszczędzasz sobie 2 godziny pajacowania, błaznowania, zastanawiania się, czy ta osoba mnie lubi, czy mnie nie lubi. Po prostu wchodzisz do pokoju. Fajnie, fajnie, jeżeli wiesz, kto będzie na tej imprezie czy na tym spotkaniu towarzyskim. Jeżeli nie wiesz, no to poznajesz kolejne osoby. I teraz wybierasz sobie jedną, siadasz obok niej, zaczynacie rozmawiać. 5, 10, 15 minut, też o tym sobie dzisiaj powiemy jak. Później rozmawiasz z inną osobą i możesz do tej pierwszej osoby, na której ci finalnie zależało, wrócić pod koniec imprezy. Powiedzieć, o słuchaj, fajnie się rozmawiało, wymieńmy się kontaktem, to może się spotkamy w przyszłości. Tyle. Oszczędzasz czas, oszczędzasz energię, oszczędzasz sobie negatywne, czarne myśli w głowie, że ja nie będę wiedział, co powiedzieć, czy ja nie będę wiedziała, co powiedzieć. Ja nie będę wiedział, jak tutaj zainteresować rozmówcę sobą, bo dzięki temu, że rozmawiasz krótko, lepiej się kotwiczysz w głowie tej osoby, dlatego że podszedłeś czy podeszłaś jako pierwsza i jesteś też na końcu, więc mamy efekt świeżości spełniony i efekt pierwszeństwa też spełniony, więc nie dość, że ta osoba będzie cię miała w pamięci, to jeszcze pokazujesz bardzo ważną rzecz, czyli nie jesteś nachalny, nie jesteś desperatką. Nie przyszłaś na imprezę dla jednej osoby, a myślę, że każdy z was był kiedyś świadkiem takiej sytuacji, kiedy jedna osoba widać, że stara się bardzo o tą drugą, a ta druga jest taka obojętna raczej, prawda? Czy ktoś był w takiej sytuacji kiedyś? Ręka w górę. Ja na pewno. Okej. Piotrze, opowiedz w takim razie. To znaczy, powiem szczerze, że to, o czym ty mówisz, czyli takie troszeczkę desperackie zachowanie, to miało miejsce tak naprawdę na samym początku tej takiej mojej, nazwijmy to, kariery, jeżeli chodzi o naukę budowania relacji. Wiadomo, że tutaj szczególnie brak jakiegokolwiek doświadczenia i te takie przeświadczenie wpajane przez społeczeństwo, przez osoby najbliższe, że trzeba być miłym, że trzeba być grzecznym, że trzeba być uprzejmym, że to facet zawsze powinien zabiegać o kobietę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te takie właśnie schematy bardzo często też właśnie budzą te takie troszeczkę no, poczucie desperacji. To w szczególności myślę, że nawet bardziej tyczy się mężczyzn niż kobiet, że to mężczyźni częściej uznawani są za bardziej takich desperatów, to od mężczyzn częściej się po prostu wymaga po prostu więcej, szczególnie na tym takim początkowym etapie budowania relacji. Mm-hmm. Bardzo dobrze powiedziałeś, bo powiedziałeś z takiej męskiej perspektywy, natomiast moim głównym celem jako trenera relacji jest pokazanie, że nie ma czegoś takiego jak to, że jedna płeć ma gorzej, a druga ma lepiej. I to jest taki sekret za często niemówiony na szkoleniach, że jeżeli ty na przykład weźmiesz sobie koleżankę, albo nawet spytasz dziewczyny, a nie Beatę tutaj, o to jakie mają problemy jako kobiety w relacjach z mężczyznami, to ty się złapiesz za głowę.
bo do tej pory myślałeś, że tylko ty masz problemy, nie? I dlatego dochodzimy do zabawnej rzeczy, bo nawet wczoraj się z koleżanką spotkałem i była licytacja, kto ma gorzej w życiu, czy mężczyźni, czy kobiety. No i ja zaczynam, mówię do niej: Aniu, mężczyźni mają gorzej, bo muszą zagadać. A Ania od razu riposta: nieprawda, bo my kobiety musimy czekać całe życie, aż wy zagadacie. No to ja mówię: dobra. Mężczyźni mają gorzej, bo muszą wziąć numer. Od razu riposta ze strony mojej koleżanki. A nieprawda, dlatego że czasem okej, faktycznie jest ta presja społeczna, żeby facet wziął numer, ale z drugiej strony tu znowu, jeżeli kobieta lubi przejmować tą aktywną stronę w relacji, no to musi czekać. I teraz to, co ja zawsze sugeruję, żeby po pierwsze, będę z wami 100% szczery, nie płakać ze względu na swoją płeć, że o, ja jako mężczyzna muszę robić to i to, albo o, ja jako kobieta i tak dalej. Bo tak jak Piotr bardzo dobrze powiedział, to są tylko schematy. To są tylko schematy, społeczeństwo nam proponuje, róbmy to i w ogóle wszystko będzie dobrze. Tak samo jak społeczeństwo proponuje w wieku 20 lat, najlepiej jakbyś już był po ślubie, miał trójkę dzieci, tak jak nasi dziadkowie czy pradziadkowie. Moim głównym celem na tych warsztatach jest to, żebyście wy wyszli z takim poczuciem, że możecie robić to, na co macie ochotę, możecie robić to, co jest z wami zgodne, wręcz musicie robić i nie musicie przed nikim odpowiadać. Więc jeżeli jako mężczyzna masz ochotę zagadać, zagadujesz. Jeżeli jako kobieta masz ochotę złamać konwenanse społeczne i wziąć numer od faceta, to też możesz to zrobić. I to, że on później powie, o, bo ona jest taka łatwa i w ogóle nie powinna tego robić, moim celem jest sprawienie, że ty jako kobieta nie będziesz się przejmowała takimi pierdołami. Bo jeżeli facet mówi o kobiecie, że ona jest łatwa, bo coś tam, milion powodów, to ja jako mężczyzna, jako trener z całym szacunkiem nie życzę po prostu zadawać się z takim gościem. Tutaj mówię oczywiście do kobiet. Okej, Kuba, ciebie też tutaj zapytam. Miałeś taką sytuację na imprezie, więc opowiedz o tym trochę. To znaczy nie tyle na imprezie, ale w takich też codziennych relacjach było często tak, że pewne moje zachowania były odczytywane jako desperackie, chociaż ja przyznam, że tak, to był taki właśnie, to było takie dziwne, bo ja tak tego nie odczuwałem, bo dla mnie jest naturalnie, mam taki styl po prostu, że staram się, jak już widzę, tak powiem, kobietę, to staram się, która wizualnie mi odpowiada, tak jak chciałem jakby pociągnąć tę znajomość dalej, to staram się naturalnie po prostu do niej zagadywać to, i robiłem to w mojej ocenie dosyć, że tak powiem, nie na tyle nachalnie, na ile później to się okazywało, że to było. Mm-hmm. Więc w mojej ocenie to nie było desperackie, to po prostu jakby było wyjście naprzeciw, natomiast to później się okazywało, że to było odbierane jako podejście desperackie. Okej. I teraz najważniejsza rzecz. Jeden z sekretów pewności siebie, o tym też będziemy mówili później. Czy, jeżeli jesteś odebrany jako desperat, czy ty się tym przejmiesz, czy nie? Bo wiesz, finalnie liczy się to, jak ty się zachowasz. Samo jak dziewczyny mnie często pytają na konsultacjach: Kornel, czy ja mogę z nim pójść do łóżka na drugiej randce? Ja mówię, jeżeli masz ochotę, to możesz. No okej, ale czy on nie straci zainteresowania? Ja mówię: moja droga, jeżeli ty będziesz wysyłała mu 30 wiadomości po seksie, że musicie być razem, to straci zainteresowanie. Ale jeżeli mu powiesz: wiesz, było miło, to on zacznie zachodzić w głowę: kurczę, ona jest chyba jakaś inna. Ona mi za przeproszeniem truje dupy, potem poszliśmy do łóżka i chyba warto się nią zainteresować na dłużej. Dlatego, że ona jest inna. Więc teraz ja was wszystkich tutaj zachęcam do czegoś takiego, żebyście przede wszystkim starali się w każdej relacji, jasne, wyróżnić, zrobić piorunujące wrażenie. Tak, to są pewne takie oklepane trochę frazesy. Ale przede wszystkim robili to, na co macie ochotę i zobaczycie, że zaoszczędzicie wtedy energię, czas, być może pieniądze, być może nerwy,
dlatego że ludzie bardzo mocno jakby są przyciągani do innych ludzi, którzy od czasu do czasu mają po prostu, tak powiem kolokwialnie, wywalone. I teraz wracam do tego bycia desperatem. Jeżeli ty zaczniesz sobie myśleć, o kurczę, no desperacko coś tam zrobiłem, okej, to się zdarza. To się zdarza każdemu z nas, uwierz, ja lata temu byłem mistrzem desperacji. Mógłbym wydać kurs 7 lat temu, jak zostać mistrzem desperacji, okej? Więc teraz nieważne jest to, co robiłeś w przeszłości, w sensie, jakie błędy popełniałeś, tylko ważne jest to, żebyś brał te błędy, analizujesz to krok po kroku, co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić gorzej i dzięki co zrobiłem źle, co mogę zrobić jeszcze lepiej i krok po kroku się rozwijasz. I tutaj powoli zataczamy takie koło, bo dlaczego ludzie mówią, że nie warto się uczyć relacji? Dlaczego mówią, że oni wszystko wiedzą? Z czego to wynika? Jak myślicie? Po kolei, Piotrek. Myślę, że tutaj właśnie jest takie wewnętrzne przekonanie społeczeństwa, tak jak ty już wcześniej, Kornel, mówiłeś, że trener relacji, ogólnie nauka o relacjach damsko-męskich, to jest taki trochę temat tabu. Szczególnie w Polsce, bo gdzie indziej, w Stanach Zjednoczonych to już w ogóle jest zupełnie inne podejście do rzeczy, ale gdziekolwiek za granicą po prostu tego podejścia nie ma, dlatego nie wiem, spójrzmy na przykład na mentalność Hiszpanów, spójrzmy na przykład na mentalność Włochów, którzy mają zupełnie inną mentalność, jak ja mieszkałem 2 lata w Hiszpanii, czy później rok we Włoszech, to tam jest zupełnie inna mentalność. Ludzie są uśmiechnięci, ludzie potrafią rozmawiać, potrafią nawiązywać relacje i dla nich to jest zupełnie normalne. A u nas w Polsce no, nie każdy uważa, że to jest normalne. Mam wielu znajomych, mam wiele osób z kolegów, no można powiedzieć, że to nie są moi jacyś wielcy przyjaciele, bo im bym, to akurat bym jakichś takich największych tajemnic swojego życia po prostu nie zdradził, którzy myślą i uważają, ale po co ci to tak naprawdę? Po co ci te uczenie się o relacjach damsko-męskich? No bo przecież wszystko powinno się robić intuicyjnie, to nie jest po prostu żadna wiedza, czy tam się nic ciekawego nie dajesz, to jest tylko i wyłącznie wyrzucenie pieniędzy w błoto. Nie. Aktualnie no, jestem na takim etapie, że życie na przykład pokazało, że odnośnie budowania relacji i odnośnie tego szukanie, nie wiem, partnerki, no powiedzmy sobie wprost, bo mniej więcej no każdy z nas właśnie na tym etapie tutaj przyszedł, no to ja tak naprawdę dopiero teraz ludzie z mojego takiego najbliższego otoczenia zaczynają zauważyć, że właśnie to uczenie się o relacjach damsko-męskich ma na przykład jakiś sens, bo uświadomili sobie, jakie złe oni mają do tego podejście i jak mało po prostu o tym wiedzą, a zarazem no, też jak dużo po prostu błędów popełniają. Dokładnie, i to zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, za co ci serdecznie dziękuję, bo wszyscy możemy sobie to wziąć do serca. Zazwyczaj, jeżeli ktoś mówi ci nie uczy relacji, jest zazdrosny, jest leniem patentowanym, bo ty pracujesz, wkładasz swoje serce, czas, energię, pieniądze, wszystko co możesz, żeby być lepszym, a ludzie nie chcą, żebyś był od nich lepszy, bo oni chcą, żebyś był na ich poziomie. Ja 7 lat temu, jak byłem w mojej wiosce i już wtedy lubiłem po prostu pytać kolegów, koleżanki, jak tam w twoim związku i tak dalej, miałem do tego po prostu czy dar, czy taką naturalny taki drive. I już wtedy zauważyłem, że jak zacząłem mówić ludziom, że chciałbym się tym kiedyś zająć na poważnie,
to mówili mi, nie, słuchaj, Kornel, to nie ma sensu. To wiesz, ludzie sobie sami dają radę. To jest naprawdę, to jest bez sensu. Później wszedłem na fora internetowe różne, które do dzisiaj zresztą istnieją, czy net kobiety, czy jakieś fora o uwodzeniu. I ludzie mają ogromny problem. Tego się nigdzie po prostu nie uczy. A jak masz na przykład psychologiczne podręczniki akademickie, nie wiem, czy tu gdzieś będę miał, nie mam pod ręką, ale masz takie książki o budowaniu relacji i to, co mnie zawsze irytuje, to jest wszystko teoria. Czyli okej, fajnie, jeżeli ci powiem, rób pierwsze wrażenie, doskonałe, ale to gdzieś tam każdy podświadomie wie, a jak nie każdy, to większość. Ale chodzi o to, w jaki sposób to wrażenie robić. Czyli mamy efekt świeżości, mamy efekt pierwszeństwa. Kolejna kwestia, którą chciałbym, żebyście sobie bardzo dobrze zakodowali, w miarę możliwości, jeżeli jest taka opcja, jeżeli przychodzicie na spotkanie, fajnie by było, gdybyście zawsze stali po stronie gospodarza. Jak myślisz, Aniu, dlaczego? Co to daje? No to znaczy po stronie gospodarza? To znaczy, że jeżeli ktoś cię zaprasza na jakieś spotkanie, to... Bo widzisz, dobra, to może historię opowiem. Byłem kiedyś na takiej imprezie, gdzie gospodarzowi i innemu gościowi podobała się ta sama dziewczyna. I ten drugi gość, zamiast powiedzieć gospodarzowi, słuchaj, wiesz co... Ta dziewczyna też mi się podoba, ale może zróbmy tak, że skoro jesteś gospodarzem, ja ci dzisiaj nie będę przeszkadzał. To ten, zamiast tego, to ten drugi gość zaczął gospodarza poniżać. Zaczął gospodarza gdzieś tam hejtować. I teraz gospodarz, bardzo inteligentny człowiek, nic sobie z tego nie zrobił, ale reszta gości na tego drugiego się uwzięła. Czyli zaczęło mówić, co ty w ogóle, dlaczego ty Bartka obrażasz, co on ci zrobił i tak dalej. I ten drugi gość był już spalony, nie tylko w oczach tej dziewczyny, którą chciał poderwać, ale w oczach wszystkich. Był tam, jak to się mówi ładnie, persona non grata. Wszyscy chcieli, żeby on już wyszedł i później faktycznie wyszedł z imprezy. Dlaczego tak się dzieje? Jakie macie pomysły? Mi się wydaje, że dlatego, że gospodarz, czyli osoba, która organizuje jakąś imprezę, która po prostu zaprasza na imprezę, jest, że tak powiem, no, osobą najważniejszą. Zgadza się. I tutaj ja rozwinę to najważniejszą. Chodzi o to, że gospodarz ma największy status społeczny na całej imprezie. Dlaczego? Bo zna wszystkich. I wszyscy go znają. Czy to jest dla was zrozumiałe? Więc jakikolwiek konflikt z gospodarzem, jakakolwiek próba wywyższania się, w cudzysłowie, na jego terytorium, to znaczy nawet nie w cudzysłowie, najczęściej spali się na panewce. Bo jak ty przychodzisz na imprezę, znasz 7 osób, gospodarz zawsze zna więcej. No bo to halo, no bo to jest gospodarz, prawda? Więc pomyśl, co by tu zrobić, żeby od razu na wstępie zbudować dobrą relację z gospodarzem. To może być na różne sposoby robione. Jest 1500, ja dzisiaj podam kilka. Pierwsza kwestia. Oczywiście może to być pewien prezent. To jest taka najprostsza opcja, jeżeli idziesz do kogoś, no to wiadomo, że często nie z pustymi rękami. I to jest oczywista. Najlepiej po prostu sprawdzić, co gospodarz lubi. Ale jest też druga, nieoczywista strategia i to chciałbym, żebyście sobie wzięli do serca. Komplement. Ja powiem szczerze, że no rzadko chodzę na imprezy, bo rzadko. Sporo pracuję i trenuję. Miałem mieć Mistrzostwo Polski w brazylijskim jiu-jitsu 14 listopada, ale chyba się nie odbędą ze względu na obecną sytuację. Ale kiedy idę na imprezę, na spotkanie biznesowe, czy nawet na spotkanie rodzinne, zawsze
Zaczynam od tego, że mówię, jak wszyscy już są zebrani, albo przynajmniej połowa gości, zawsze rzucam jakiś komplement w stronę gospodarza. Zawsze, no nie ma możliwości, żebym tego nie zrobił. Albo mu mówię, że świetnie się ubrał, tylko wiecie, nie na zasadzie, a świetnie się ubrałeś. To jest bez sensu. Słuchaj, marynarka, którą założyłeś, jest naprawdę doskonała. Na dzisiejszy wieczór jest taki dobry materiał, że no po prostu zazdroszczę. Zazdroszczę, że sam takiej nie mam. Albo mówię, że świetny wybór, kto ci kupił? Drobna rzecz. Jeżeli idę na przykład do koleżanki, mówię do niej: Basiu, dziękuję za zaproszenie, całuję w policzek, na pewno będziemy się dobrze bawili, bo ty jesteś znana z tego, że robisz dobre imprezy. Co o tym sądzicie? Mogę? Jasne, śmiało. Wiesz co, wydaje mi się to trochę sztuczne. Myślę, że owszem, jestem jak najbardziej za tym, żeby podać komplement, ale myślę, że on powinien być wiarygodny. Więc faktycznie, jeżeli coś mi się podoba, komplementuję. Myślę, że wiesz, samo nawet stwierdzenie miło cię widzę, super, dawno się nie widzieliśmy, cieszę się, że się widzimy, w zupełności wystarczy. Natomiast ja jeszcze, wiesz co, wrócę do tej kwestii tutaj, tego, że stajemy po stronie gospodarza. Jestem jak najbardziej fanem tego, że człowiek powinien zawsze wykazać się kulturą i to słowa i zachowania wszelką możliwą, jaka tylko może być. Natomiast nie do końca utożsamiam się z tym, co powiedziałeś, że gospodarz ma pierwszeństwo w stosunku do osoby, która mu się podoba. Myślę, że tutaj osoba, która jest, że tak powiem, tą osobą wyróżnioną, bo podoba się dwóm, trzem osobom, to ona powinna gdzieś sama decydować na podstawie tego, co obserwuje, kogo wybiera. Nie podoba mi się coś takiego, że to jest gospodarz, więc on ma pierwszeństwo, a ty siedź cicho, bo może innym razem. Jasne. Myślę, że to nie tak. Jest to kontrowersyjne. Jest to kontrowersyjne. Jasne. To jest mój odbiór. Tak samo jeszcze w nawiązaniu do tego, co przedtem Piotr mówił o tej desperacji. Ja myślę, że wiecie co, no mówię po sobie, po własnych doświadczeniach. Owszem, na desperacji łapie się każdy i wiem, w którym momencie. W momencie, kiedy nam zaczyna bardzo na czymś zależeć, a nie dostajemy tego, czego byśmy chcieli od tej drugiej strony, wtedy się wkrada desperacja, bo się przesadnie staramy. I to nie jest kwestia tego potem usiąść i przemyśleć, bo jeżeli nam na czymś bardzo zależy, to wtedy tego logicznego myślenia nie ma. Wybiegasz. Będę o tym mówił. Dobrze, ale wybiegasz. Ja celowo w tym pierwszym module, jakby widzicie wszyscy i słyszycie, że zahaczam o ten podryw bardzo mocno, ale dalej jesteśmy w sferze relacji międzyludzkich. Okej? Okay? Bo jeżeli chodzi o sam podryw, same tam najskuteczniejsze techniki i strategie, do tego sobie jeszcze przejdziemy. Ja na razie mówię o tym, jak zrobić dobre wrażenie, niezależnie od sytuacji. Nieważne, czy ci się podoba Basia, Anka, Karol, Bartek, Michał. Chodzi o to, że na początku musisz wejść i zobaczyć, z kim masz do czynienia. Tak? Czyli tak samo jak w pokerze. Patrzysz, jakie masz karty, dobra, dzisiaj będę grał tym. I bardzo fajnie, że Beata zwróciła uwagę na tego gospodarza. Być może źle się wyraziłem. Mi nie chodziło o to, że stawiamy się niżej od gospodarza zawsze i wszędzie i w ogóle jesteśmy jego sługą, tylko chodzi o to, że jeżeli podrywamy na imprezie, jeżeli już o podrywie mówimy, to trzeba zrobić to bardzo ostrożnie, bo gospodarz nawet nie w cudzysłowie ma władzę. I on może podburzać innych ludzi przeciwko nam. O to chodzi. I oni jemu zaufają bardziej, dlatego że on zna więcej osób niż ty. Mówimy sobie typowo o takiej psychologii, no nawet ewolucyjnej, czyli mamy jasną hierarchię. Więc teraz, jeżeli chcesz poderwać jakąś osobę na imprezie i powiedzmy, że gospodarz też chce, ja nie mówię, żeby nie próbować. Ja nie mówię, żeby nie próbować. Mówię o tym, że trzeba to zrobić dużo bardziej ostrożnie. Bo jeżeli sytuacja jest taka, gdzie wchodzisz na imprezę, na przykład, dobra, mówię z perspektywy kobiety, podoba mi się facet, okej, rozglądam się, czy są jakieś konkurentki, patrzę, która co robi i przystępuję do działania. Ale oczywiście na początku zawsze zaczynam, to niezależnie od płci, zawsze zaczynam,
krok po kroku. Nie robię czegoś takiego, że zaczynam gadać na imprezie, o, w ogóle podobasz mi się, jesteś fajna, bla, 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 bla. Nie radzę wam tego, dlatego że fajnie zostawić pewną taką nutkę nieprzewidywalności. Właśnie po to się przychodzi, rozmawia się chwilę, a później poznajesz się z innymi ludźmi. I nawet jeżeli nie masz ochoty z nimi rozmawiać, to czasem warto to zrobić, bo ta osoba, którą chcesz poderwać, widzi, że ty bez żadnego problemu zagadujesz do innych ludzi. I teraz dwie opcje, jak już mówimy o podrywie. Później rozwinę temat. Jeżeli jest taka sytuacja, gdzie ty czujesz się na imprezie jak ryba w wodzie, rozmawiasz ze wszystkimi i tak dalej, masz taki bardziej ekstrawertyczny charakter, rób to. Natomiast sporo introwertyków mnie pyta, no dobra, Kornel, no to co zrobić, jak ja nie chcę ze wszystkimi rozmawiać, bo jestem nieśmiały i tak dalej, i tak dalej. Okej, to wybierz sobie na samym początku trzy osoby, z którymi wydaje ci się, no bo jeszcze ich nie znasz, wydaje ci się, że będziesz się dobrze bawił i po prostu między tymi osobami sobie skacz. Czyli podchodzisz do pierwszej osoby, rozmawiasz fajnie, fajnie. Ta osoba ci mówi, dobra, idę do toalety. Okej. Później przysiadasz się od razu do drugiej i tu jest bardzo ważna rzecz. Fajnie by było, gdybyście to albo zapamiętali, albo zapisali. Nigdy nie róbcie czegoś takiego, że jakaś osoba odchodzi, a wy robicie... No szkoda, że poszła do łazienki, nie? Teraz już jestem sam, nie mam co robić, to może sobie na Insta coś wrzucę. To widać, moi drodzy. To widać naprawdę i wracając do desperacji. Widać, że czujecie się niekomfortowo. Widać, że tęsknicie za tą osobą, która wyszła do toalety na chwilę. Moja strategia jest taka, od wielu lat. Jedna osoba, idę na papierosa albo do toalety. Okej, od razu. Filtruję otoczenie, jeżeli siedzą dwie osoby, siadam obok i pytam grzecznie, mogę się dołączyć do rozmowy? Jeżeli mogę, zazwyczaj jest tak, że pewnie śmiało siadaj. Słucham, o czym oni rozmawiają, nic nie mówię na samym początku, tylko dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach dodaję coś od siebie. Ale też nie na tej zasadzie, że po 30 sekundach zaczynam opowiadać historię na 10 minut, tylko ciągle wyczuwam to towarzystwo. Tutaj musisz... mój kolega nazwał ogólnie tą strategię, nazywa to precyzją Wietnamczyka. Czyli ty musisz bardzo subtelnie, jeżeli kogoś nie znasz, mówimy o grupie osób, czyli więcej niż dwie, bardzo subtelnie wejść do konwersacji. Więc siadasz obok, inni widzą, że dobrze się bawisz, w końcu nie siedzisz sam i nie przeglądasz czegoś na Instagramie czy Facebooku, ale na początku słuchasz, później wtrącasz swoje trzy grosze. Na tej zasadzie. Co o tym sądzicie? Może Kuba, powiedz parę słów od siebie. To znaczy jeszcze w kontekście tego poprzedniego, że Google samego gospodarza, bo wydaje mi się, że to też musi wynikać jakoś z naszej znajomości z nim, bo sztucznie będzie, jeżeli kogoś nigdy nie widzieliśmy na oczy i nagle też mówimy, i nagle też dajemy mu na przykład prezent, więc wtedy ewidentnie ten komplement będzie lepszą opcją, ale też może być taka sytuacja, że no, czasami nie lubimy się z tym gospodarzem z jakichś tam względów i przychodzimy do niego na imprezę z jakichś tam względów, no i wtedy też takie okazywanie jakiejś takiej nadmiernej sympatii może być uznane jako bardzo sztuczne, więc w takich sytuacjach dobrze by było, tak mi się wydaje, w mojej ocenie, być bardziej zachowawczym. Oczywiście nie unikać, tak jak mówiłeś, krytykowania gospodarza, bo to zawsze się odbija na nas, bo to będzie odebrane jako, że chcemy jakby pokazać, że my jesteśmy wyżej od niego, dlatego musimy jego poziom sztucznie zaniżyć, ale też to tak nasza interakcja z gospodarzem powinna być w mojej ocenie dostosowana do tego, jaka jest nasza historia z nim, czy z nią. No i też to jest troszeczkę inaczej, jeżeli gospodarz jest tą osobą, którą na przykład chcemy poderwać, nie? W sensie, że jest gospodarz, gospodyni, czy gospodarz, tak? Dokładnie. Komplement może też być odebrany, czy też prezent jako właśnie próba desperacji, zwłaszcza jeżeli taka osoba wie, że my coś tam w jej stronę możemy
blokować swoje uczucia czy coś innego. Okej. Bardzo fajnie, że zahaczyłeś o ten temat gospodarza. Ja mam pewną zasadę, którą też w Akademii mówię i powtarzam tak często, jak tylko mogę. Sam staram się bardzo często tak robić, czyli chwal publicznie, a krytykuj, jak już musisz, no bo czasem to się nam zdarza, jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy, krytykuj prywatnie. I jeżeli wchodzimy na imprezę, jak najbardziej, to co Kuba i Beata powiedzieliście, jest jak najbardziej słuszne, żeby to nie było sztuczne. Natomiast mi chodzi o to, żeby utorować wam też drogę do takiego nieszablonowego zachowania. Czyli nie rzucamy na zasadzie, a ładna sukienka, a fajnie, że mnie zaprosiłeś, bo to mówi każdy. Ja dzisiaj robię imprezę halloweenową o 20 i podejrzewam, że co najmniej 3/4 osób powie, a fajnie, że mnie zaprosiłeś. No spoko, w sensie ja wiem, że fajnie, no bo po to robię spotkanie, tak? Ale jeżeli ktoś zahaczy na samym początku o jakiś wątek, który mnie dotyczy prywatnie, nawet słuchajcie, proste pytanie. Paru moich dobrych przyjaciół wie, że robię dzisiaj warsztaty dla was. Wystarczy jedno pytanie, jak tam warsztaty? Ja za dużo nie mówię o swojej pracy, bo no to zostaje między nami. Natomiast mi się zrobi dużo bardziej miło, że ktoś się o mnie troszczy. Mi się zrobi dużo lepiej, że kogoś w ogóle ja interesuję. I dzięki temu mam większą skłonność jako gospodarz do faworyzowania tej osoby. Automatycznie, bo to się zapisuje tutaj w naszych mózgach. Co o tym sądzicie jeszcze raz? Aniu. Ja właśnie chciałabym się dowiedzieć, jak to jest z podrywaniem przez internet. Jak to wygląda od strony właśnie podryw, jak to robić. Mhm. Bo niestety, no ja właśnie na tym często się kładę. Okej. Przejdziemy sobie do tego. Mamy 13. Dobra, to słuchajcie, jeszcze raz sobie zrobimy takie króciutkie podsumowanie. Czy to jest jasne? Efekt świeżości, efekt pierwszeństwa. Jasne? Czy ktoś ma jakieś pytania tutaj? To jest oczywiście moja propozycja, tak? Czyli praktyczne case study, co ja bym zrobił w tej sytuacji. Natomiast musicie też pamiętać, że nigdy nie ma prostych, jednakowych odpowiedzi do wszystkiego. Czyli jeżeli będziecie mieli 10 imprez, to nie znaczy, że na każdej musicie dać prezent gospodarzowi, na każdej musicie powiedzieć mu komplement, na każdej musicie go chwalić, bo ja zachęcam do kolejnej rzeczy i tak sobie ten moduł magnetyczny wizerunek podsumujemy. Gdzieś mi tu myszka uciekła. I ja o tej rzeczy mówię od samego początku, kiedy zostałem trenerem, ale mało kto ma ambicje, determinację, chęci, żeby robić to ciągle. Co to znaczy? Może ktoś zgadnie. Eksperymenty, dokładnie. A dokładnie eksperymentuj. Regularnie. I na tym polega tak naprawdę cały magnetyczny wizerunek. Moi drodzy, nie ma osoby, która by się wszystkim podobała. Nie ma osoby, która zawsze by wszystko wiedziała. Nie ma osoby, która zawsze wszystko wie, kiedy powiedzieć. Nie istnieje taka osoba. Ale jeżeli eksperymentujesz, to na przykład wiesz, że mężczyznom zazwyczaj podoba się sukienka, albo dana spódnica, albo dany kolor, albo mężczyznom w twojej pracy. Jeżeli jako facet eksperymentujesz, to wiesz, że na przykład kobiety lubią to generalnie, albo kobiety, które ci się podobają, lubią to i to, a nie lubią tego. I tylko poprzez eksperymenty możesz to sprawdzić. I tutaj ważna zasada numer jeden, której nauczył mnie mój drugi mentor, Aleks Barszewski. Eksperyment ma cię nie zabić, ok? Czyli kiedy planujesz zrobić jakiś eksperyment, zawsze musisz brać poprawkę na to, żebyś ty wyszedł z tego cało.
I to jest wbrew pozorom być może oczywiste, ale jeżeli mówimy o tym, że macie nie zabić, nie chodzi tylko fizycznie o to, że macie nie zabić. Macie też nie zabić psychicznie i emocjonalnie. I teraz do czego zmierzam? Jeżeli z jakąś osobą już piszesz, powiedzmy, że jest fajnie, powiedzmy, że się umówiliście na kilka spotkań, ale widzisz, że nic z tego nie będzie, no to masz dwie opcje. Albo ucinasz ten kontakt, albo idziesz dalej. I to jest zrozumiałe, prawda? To nikogo nie zaskakuje. Natomiast jeżeli pójdziesz dalej, żeby poeksperymentować, to później musisz uważać na takie myślenie, że o, mogłem tego nie robić w sumie, bo straciłem tyle czasu, albo straciłam tyle czasu, albo o, mogłam poświęcić ten czas na inną osobę. No dobra, tylko że zawsze mądry jest Polak po szkodzie. Zawsze mamy taką racjonalizację w głowie psychologiczną, a mogłem coś tam, a mój kolega zawsze mówi, a dwa lata temu jakbym zainwestował w CD Projekt, to byłbym milionerem. No ale tego nie zrobił. Trudno. Jakby nie da się cofnąć czasu. Więc ja stawiam zawsze nacisk na to, żeby wziąć i przeanalizować. I tutaj Beata powiedziała, że nie zawsze o to chodzi. Ja bym powiedział tak. Zawsze o to chodzi, ale nie zawsze jest to łatwe. Jakby jasne, jeżeli dochodzą emocje do gry, a często dochodzą, bo mówimy o relacjach damsko-męskich, to jest trudne. Ale jak mamy już zakończenie pierwszego modułu, patrzę, 13.10 zaraz wybije, to zaraz wam powiem, jak temu zaradzić. Jak zaradzić temu, tym takim naszym czasem desperackim zachowaniom. Albo czymś takim, że cały dzień leżysz i myślisz o tej osobie. Albo że przez tydzień przeżuwasz myśli w głowie, a co by jednak było, gdyby mi się z nią udało, albo z nim udało. Zaraz dojdziemy do tego, jak zaradzić. Natomiast podsumowanie. Magnetycznego wizerunku jest takie, żeby ciągle eksperymentować. I teraz ćwiczenie praktyczne. I teraz naprawdę nie żartuję. Jakby na zakończenie każdego modułu będzie ćwiczenie praktyczne. Ćwiczenie praktyczne jest takie. Na 10 minut... Wszyscy jesteście w domu teraz u siebie, prawda? Tak. Na 10 minut wyłączamy kamerę do 13.20 i każdy otwiera swoją szafę i wywala przynajmniej dwie rzeczy, które nie podobają mu się, które ma dłużej niż kilka lat, które po prostu nie pasują do jego charakteru, ale leżą w szafie, bo może kiedyś się przyda. I teraz tak, panowie, panie, wiem, że to będzie dla was trudne. Tak podejrzewam przynajmniej, ale tak zaplanowałem, żeby to zrobić. Natomiast panowie, jest mnóstwo rzeczy w waszych szafach, bo ja sam jestem facetem, które leżą od kilku lat, nie chodzicie w tym, nie używacie tego i to po prostu tam leży nie wiadomo po co. Więc wyrzucacie z szafy, absolutnie tu nie musicie pokazywać, ale zaraz wyłączamy kamery, wyrzucacie to z szafy i możecie, jeżeli to jest w dobrym stanie, możecie to oddać na przykład na jakąś fundację, przy okazji zrobimy coś dobrego dla środowiska, dla ludzi, albo po prostu to wyrzucicie. Dwie takie rzeczy. To zależy od was, co wybierzecie. Nie musicie mówić, co to jest, ale chcę was zachęcić do działania, bo wiem, że jak dałem w module magnetyczny wizerunek ćwiczenie na przebranie swojej szafy, to mi później klienci piszą maile, zrobiłem wszystkie ćwiczenia oprócz zrewidowania twojej szafy, dlatego że nie mogę się do tego zabrać. I to piszą i kobiety, i mężczyźni. I mnie przepraszają, no sorry Kornel, nie miałem czasu, albo nie miałem czasu, żeby zrobić... I jak udało się, Beata? Ja? No nie, no cóż, ja mam coś takiego, że robię generalnie porządek raz w miesiącu, rzeczy ubieram po kilka razy i resztę sprzedaję. Bardzo dobry nawyk, bardzo dobry nawyk.
O, dzień dobry Rafale, witamy Cię. No, witam. Witam, ja troszeczkę spóźniony, bo miałem problem z kamerą i z mikrofonem. Rzeczywiście to była przeglądarka, ale nie mogłem, musiałem zresetować telefon, bo ja chyba też muszę już go niedługo wymienić. Także jestem i akurat aktualnie jestem w Belgii i no nie mam przed sobą szafy z ubraniami. W każdym razie pomyślałem o tym wszystkim, co zmienię i na pewno to jest dobry pomysł, żeby zrobić taki refreshing na przyszłość. Nie? Super, bardzo fajnie. Ja teraz poproszę tylko o wyłączenie waszych kamer na moment, żeby nie było. Ja też zrobiłem. Wyjąłem dwie rzeczy z szafy. Wam pokażę. Czuję się teraz trochę jak instagramowa modelka, ale tylko na chwilę. Tylko muszę mieć podgląd na to, więc momencik. Podgląd OK. Dobra. Moi drodzy, myślę, że wszyscy wiecie, że trenuję brazylijskie jiu-jitsu. Ja rok temu ważyłem 85 kilo, więc takie spodnie były na mnie bardzo dobre. Teraz ważę 74, a to dalej leży w mojej szafie. Bardzo lubię te spodnie, zresztą jedne i drugie. Lubię chodzić w białych, lubię chodzić w takich. Natomiast generalnie jak zapinam guzik, to zostaje teraz tyle miejsca. Wyglądam w tym jak klaun, nie chodzę w nich, a mimo wszystko te spodnie miałem, bo zawsze jest tak, że a to innym razem to zrobię porządek, innym razem zrobię pewne rzeczy, więc celowo wam zaleciłem to ćwiczenie. Możecie już włączyć kamerę. Okej. Celowo zaleciłem to ćwiczenie z tego powodu, że naprawdę ilość maili, która spływa, że Kornel, wiesz co, bo ja zrobiłem wszystkie ćwiczenia z modułu magnetycznym wizerunek, ale akurat tego z szafą nie zrobiłem, jest po prostu przerażająca. Dlatego cieszę się, że wybraliście, ufam wszystkim, że to zrobili. I teraz, czy są pytania jeszcze jakieś do magnetycznego wizerunku? Bo chciałbym do niewidzialnych technik podrywu przejść i będziemy sobie ćwiczyli konkretne scenki. Czy są jakieś pytania? Śmiało. Kornel, jedno mam pytanie też odnośnie tego gospodarza. Ponieważ tak sobie pomyślałem, że ja na przykład, jeżeli bym był w takiej sytuacji, to najnormalniej w życiu bym porozmawiał z tym gospodarzem i zapytał go po prostu, czy zna tą osobę, czy jest nią zainteresowany, czy ewentualnie nie miałby nic przeciwko, żebym z nią porozmawiał na chwilę po prostu. I myślę, że w ten sposób można byłoby też się spokojnie dogadać, nie? Bardzo dobre, bardzo, naprawdę. To jest super opcja, tylko bierz poprawkę na to, że jeżeli na imprezie jest 8, 10, 12 osób, każdy gospodarz oblega. Nie wiem, jak często macie takie sytuacje. Jeżeli masz taką sytuację, że jesteś w stanie z gospodarzem pogadać, na papierosie pójść na spacer, czy go chwilę zaczepić w kuchni, super, jak najbardziej. Tylko z mojego doświadczenia jest taki problem, że zazwyczaj na imprezie, jak albo jest nieparzysta ilość osób, albo jest więcej niż 6, 7, 8 osób, zawsze ktoś się, brzydko mówiąc, wtryni do rozmowy. Zawsze. No i wtedy wychodzi sytuacja troszeczkę, jak to mówi mój znajomy, kwas, tak? Czy skis. Bo rozmawiasz na prywatny temat i co? Podchodzi kolejna osoba, wiesz, nie wszyscy zostali dobrze wychowani, żeby spytać, czy mogę dołączyć do rozmowy. Tylko ktoś mija, wiadomo często jak to jest, jakieś ploty pójdą i robi się aferę na całą imprezę z małej rzeczy. Więc ja zawsze proponowałbym, jeżeli dobrze znasz gospodarza, przed imprezą, słuchaj, nie będę ściemniał, podoba mi się Magda, Karolina, Basia i po prostu wiem, że tobie też się podoba, jak robimy na tej zasadzie. Po prostu. I tu też jest taka sytuacja bardzo ważna. Ja jestem fanem tego, że jeżeli masz do wyboru poderwać kogoś na imprezie, ale jednocześnie, sorry za słowo, rozpieprzyć tę imprezę, to po prostu nie podrywaj. Zrób tak, żeby było spokojnie, weź numer i masz podryw rozciągnięty w czasie. Czyli po prostu bierzesz numer tam powiedzmy do Magdy, okej. Okay. I później się umawiasz na spotkanie z Magdą. I wszystko jest okej, okay. Nikt jakby nie musi o tym wiedzieć, wszystko jest, zachowujesz swoją prywatność jej, wszystko jest okej. Okay.
Natomiast no, byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie ja po prostu siedzę i mówię, co tu się stanęło. Dwóch facetów się pokłóciło o dziewczynę. Byłem też w takiej sytuacji, gdzie dwie dziewczyny pokłóciły się o faceta i powiem wam szczerze, że no, nie było co zbierać, bo cała impreza zaczyna tym żyć. Jedni się ustawiają po jednej stronie, a my jesteśmy za Magdą, bo coś tam. Drudzy mówią, a my znamy bardziej Karolinę, jesteśmy za Karoliną. I robi się konflikt niepotrzebny, konflikt, którego dało się uniknąć, więc musicie być czujni na takie sytuacje, ok? I to, co jest najbardziej niebezpieczne, bo widzicie, ja mówię o imprezach nie tylko takich, że przychodzicie do znajomego na domówkę, spożywacie alkohol i jest generalnie zabawa, ale też często, jeżeli masz spotkanie, na przykład często też klienci mówią, w pracy mi się spodobała jakaś dziewczyna albo jakiś facet. I co teraz? Siedzimy na spotkaniu zarządu w firmie albo na spotkaniu jakimś, no teraz się już takich nie robi, bo jest pandemia, ale siedzimy w sali konferencyjnej 10 osób, jak poderwać? Praca to nie jest dobra opcja. Dlaczego? Dlatego, że... Właśnie, no mówiłem ci to kiedyś i dobrze, mam nadzieję, że zapamiętałeś. Dlaczego? Dlatego, że masz za dużo do stracenia. Jeżeli, i tu zaraz przejdziemy płynnie do tego, co Beata powiedziała wcześniej odnośnie samego takiego podrywu, chyba ty to mówiłaś, takiego subtelnego, to jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze przed sytuacją, gdzie kogoś poznajesz, nieważne, czy to podryw, czyli typowo kwestie sercowe, czy to jest taka sytuacja, że chcesz kogoś poznać, bo na przykład ta osoba, fajnie się tobie z nią rozmawia, zawsze w takiej sytuacji patrzysz, ile masz do stracenia. Zazwyczaj im więcej jest ludzi wokół, tym gorzej, podryw ci nie wyjdzie, bo zawsze trafi się jakiś leszcz, który będzie chciał ci to utrudnić. Albo, nie wiem, zazdrosna koleżanka powie, o Rafał, Magda to coś tam, ma chłopaka. A Magda nie ma chłopaka, no ale wiesz, Karolinka nie chce, żeby Magda miała z tobą relację, rozumiesz? Więc musicie być czujni, musicie na to uważać. I teraz przejdziemy sobie, 13:30, fajnie, wyrabiamy się nawet z czasem, wam powiem. Przejdziemy sobie do pewnego wideo, które ja też w Akademii polecam. Część z was oglądała cały film, część nie. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną z najważniejszych kwestii podczas poznawania się. Uwaga, niezależnie czy podryw, czy nie. Jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, gdzie mówimy tylko i wyłącznie o podrywie, ale to już będzie taki wstępniaczek. Także robimy sobie tak, tablica i teraz oczywiście moduł drugi, czyli niewidzialne techniki podrywu. Przyznawać się bez bicia, kto przerobił, a kto nie. Po kolei będę odpytywał. Każdy, tak? Piotr ma rację? Ja jeszcze nie do końca. Okej. Słuchajcie, tutaj też taka informacja, powiedzmy na zapas, bo czasem pojawia się sytuacja dla mnie niekomfortowa i też dla tej drugiej osoby. Ktoś sobie zakupił akademię, odebrał dostęp do wszystkich wideo albo ma akademię, które mu się odblokowują po prostu cyklicznie, bo są dwie opcje. Jak ktoś płaci za akademię od razu, to ma od razu dostęp do wszystkich wideo, a jak ktoś płaci w ratach miesięcznych, no to mu się odblokowują po kolei. I później dostaję maila, no Kornel, bo ja tam płacę za akademię i generalnie tego nie mam. W takich sytuacjach od razu mail, SMS i musimy rozwiązywać problemy. Także jeżeli ktoś by niewidzialnych technik podrywu nie miał, to ja może od razu tutaj wyślę do playlisty linka, bo to jest taki moduł, który trzeba jak najszybciej przerobić. Według mnie subiektywnie jeden z najtrudniejszych, dlatego że jest mnóstwo ćwiczeń praktycznych, no a dodatkowo też pandemia tego nie ułatwia. Tutaj macie linka do niewidzialnych technik podrywu, także proszę go sobie zapisać i jedziemy sobie z tematem. Moi drodzy, dzisiaj zastanawiałem się przez jakiś czas, jak zrobić te warsztaty, żeby rozwiązać wasze problemy, żeby było miło, żeby było fajnie. I doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przećwiczymy sobie konkretne scenki.
Mamy i kobiety, i mężczyzn. Więc teraz tak, ja jestem obserwatorem, będę od czasu do czasu, a Beata już widzę, nie może się doczekać. Ja jestem obserwatorem, będę od czasu do czasu dodawał swój komentarz, natomiast chciałbym, żebyście mówili tak, jak czujecie. To może być trudne, bo widzimy się na kamerach, mamy włączone mikrofony, natomiast praktyka przy podrywie to jest najważniejsza rzecz. Możesz się nauczyć miliona tekstów na podryw, techniki push and pull, ciepło, zimno i tak dalej. Najważniejsza jest praktyka. I niestety tu mam jedną złą wiadomość, dlatego że w internecie za bardzo tego nie poćwiczysz. Ludzie zakładający sobie Tindera raczej robią to z nudów. Tinder fajny był 3 lata temu, kiedy to jeszcze nie było popularne, kiedy całe algorytmy tego Tindera czy jakichkolwiek innych portali randkowych były może nie tyle dobre, natomiast dało się faktycznie w krótkim czasie porozmawiać z kilkoma osobami, umówić się na spotkanie. Teraz są tam wszyscy. To się robi prawie jak Facebook, więc ja osobiście Tindera odradzam, już pomijając to, że tam ludzie zazwyczaj szukają szybkich relacji, no chyba, że ciebie to interesuje, no to okej. Odradzam Tindera, natomiast o portalach randkowych sobie zaraz porozmawiamy, bo to jest bardzo ważna kwestia, zwłaszcza w pandemii, gdzie no, sytuacja jest utrudniona, być może będziemy mieli kolejny lockdown, więc tak, niewidziane techniki podrywu. I teraz tak. Pierwsza scenka. Ja będę, powiedzmy, narratorem. Kto chce wziąć w niej udział? Na razie spytam dyplomatycznie. Kobieta i mężczyzna oczywiście musi być. Ja mogę wziąć na kobietę. Dobra. Beatko, pomożesz? Jasne. Dobra. Piotrze, chcesz? Dam wybór Piotrowi, dobrze, Beata? Wyjątkowo nie będzie, że kobiety mają pierwszeństwo. Wyjątkowo. Piotrze, chcesz podrywać, czy być podrywanym? O, przełamie schemat, być podrywanym. O, widzisz. Beata, czy ci to pasuje? Nie ma problemu. Nie ma problemu, dobra. Scenka jest taka. Piotr robi sobie zakupy w sklepie odzieżowym, dowolnym, w galerii handlowej. Beata, wchodzisz do sklepu i widzisz, że Piotr przymierza koszulę, a do tego ma nienaganny wygląd i chciałabyś go poznać. Co robisz? Czas, start. Cześć, wybacz, że cię zahaczam, ale widzę, że masz dobry gust. A ja wpadłam zrobić parę zakupów. Pomożesz mi? Mogę liczyć na twoją pomoc? Jasne, że tak. Tylko najpierw powiedz, jak wyglądam w tej koszuli. Wiesz co, na odwrót się, pokaż się. Wiesz co, no myślę, że świetnie, aczkolwiek do twojego typu urody chyba bardziej wybrałabym różową. A zawsze mi się wydawało, że najlepiej wyglądam w bieli. Wiesz, biel jest klasykiem i zawsze jest elegancka, ale ja myślę, że róż jest bardzo pociągający i bardzo seksowny. Jestem ciekaw. O kurczę, to nie jest takie proste. No oczywiście, że nie jest. Przerywam na chwilę. Oczywiście, że nie jest takie proste i ja się cieszę, że wy wszyscy stawiliście się dzisiaj tutaj, bo ja zawsze na moich szkoleniach mam zasadę, tam jakaś koleżanka śmiała, jak jej opowiadałem, jak robię szkolenia, że po prostu żywi od ciebie chyba nie wychodzą. W każdym razie masz zdobyć praktyczne umiejętności. Mnie nie interesuje to, czy jest pandemia, czy są maseczki i tak dalej. Robota ma być zrobiona. Czyli nie możemy teraz przećwiczyć na żywo tego, w sensie na żywym organizmie, bo zazwyczaj jak robię warsztaty stacjonarne, jak robiłem do tej pory, no to ćwiczyliśmy sobie na żywych organizmach. Czy no po prostu na innych ludziach losowych. Jeżeli nie możemy tego zrobić, to robimy taką scenkę i tutaj bardzo ważna rzecz. Absolutnie przestańcie się wstydzić, jak nie wiecie, co powiedzieć. Absolutnie przestańcie się wstydzić, jak jest taka sytuacja jak u Piotra, że nie wiem, co powiedzieć. To się zdarza. Lepiej teraz popełnić mnóstwo błędów,
na tych warsztatach, a później wyjść z pewnością siebie i pokonaną nieśmiałością, niż teraz udawać, że takiego wielepa, że o, ja zawsze wiem lepiej, wszystko wiem, a później ta osoba chce kogoś poznać i zakłada forum na net kobietach albo na, co tam jeszcze jest, braciasamcy.pl, no bo ogólnie chciałbym tutaj taką dziewczynę poznać i w ogóle nie wiem, jak to zrobić i tak dalej. Więc lepiej teraz zostawić tutaj krew, pot i łzy, ale wyjść z umiejętnością, niż później płakać, ok? Wracamy do rozmowy. Piotrze, miałeś chwilę na zastanowienie. Beatko, proszę cię, powtórz jeszcze raz o tej róży. Czas, start. Już biel jest klasykiem, ale róż jest zawsze taka piękna, wspaniała, no i jest bardzo seksowna. Ogólnie to jest dział męski, więc jestem ciekaw, czego tutaj szukasz. Wiesz, żeby przejść na dział damski, lubię czasami sobie przejść przez dział męski i zobaczyć, co tam ciekawego widać. Lubię, kiedy na przykład kobieta i mężczyzna umawiając się, są podobnie ubrani, kiedy to wszystko współgra, więc stąd też mój przelot. No ale słuchaj, w sumie moja intencja była inna. Skoro już masz zrobione zakupy, mogę liczyć na twoją pomoc? Stop. Bardzo dobre zachowanie Beaty. Podręcznikowe, klasyczne. Zobaczcie, że Piotr tutaj zamiast ułatwiać podryw, utrudnia. I tak się często zdarza. Tak się często zdarza i będziecie na to trafiali. Zobaczcie, jak Beata z tego wychodzi. Ma to totalnie w czterech literach, bo ona wie, po co przyszła. Spodobał jej się Piotr, działa. Tyle. Bez mrugnięcia okiem. Tak, lubię sobie przejść czasem, zahaczyć o dział męski. Tyle. Jakby nie trzeba tutaj trzygodzinnego elaboratu pisać, o, no w sumie masz rację, no nie powinnam, to by, po co? Idziemy dalej. Okej. Okay. W sumie ty pomogłaś mi. Ja lubię pomagać ludziom, więc chodź, może wspólnie coś razem wybierzemy. Super, więc zapraszam. Okej, okay, teraz pytanie do obojga. Czy jakbyście to dalej kontynuowali? Także dosłownie minuta dla Beaty, co byś chciała zrobić, okay. I później minuta dla Piotra. Reszta oceni to z boku, czyli Rafał, Jakub, Krzysztof i Przemek poproszę, i Aniu poproszę oczywiście o komentarz za chwilę. Minutka dla Beaty, później minutka dla Piotra, jakby to kontynuowali i później jak to wyglądało z waszej perspektywy. No to już mówię, krótka prezentacja dwóch, trzech rzeczy. Oczywiście wysłuchanie opinii Piotra, a potem wszystkim podziękowałabym i powiedziałabym, że no, czuję się niezwykle zobowiązana. W związku z tym, jeżeli ma czas i ochotę, zapraszam go na kawę. Doskonale. I wymieniacie się kontaktami, Facebook, numer. Ja preferuję brać numer telefonu, bo jest bardziej intymny i prywatny, ale jeżeli macie do czynienia z młodszymi osobami, no to siłą rzeczy będzie to Facebook albo Instagram, niezależnie od płci już teraz, bo jeszcze 3 lata temu faceci nie mieli Instagramów, teraz już wszyscy mają. Koleżanka do mnie mówi, że słuchaj, po prostu jak spotykam gościa bez Instagrama, to ja go trzymam, bo to jest unikat, autentycznie. Okej, okay. Co by zrobił w tej sytuacji Piotr, jako podrywany? No jako podrywany na pewno bym tutaj poświęcił trochę czasu Beacie na pomoc w wybraniu jakiejś ładnej sukienki, nazwijmy to w ten sposób. I jeżeli byłaby możliwość czasowa spotkania się po prostu na kawie po tych zakupach, to jak najbardziej bym z tego skorzystał, a jeżeli nie, to tak jak po prostu Beata wspomniała, wymiana kontaktów i później dalej próba jakiegoś pociągnięcia dalej tej relacji i sprawdzenia, czy nadajemy na tych samych falach. Super. Poproszę o komentarz pozostałych uczestników. Rafał, Kuba, później Krzysztof i Przemek. No i słuchajcie, ja myślę, że Beata to po prostu mistrzostwo. Ja nie wiem, czy chyba się urodziłaś z podrywaniem facetów, ale no bardzo fajnie, tak można powiedzieć, prosto i na luzie, no nie? Bo nie patrzysz na nic, tylko chcesz osiągnąć cel, no i finalnie go osiągasz, nie?
Dzięki, a tak swoją drogą, słuchajcie, z innej beczki lubię, bardzo lubię, jak idę na zakupy, naprawdę prosić obcych mężczyzn o pomoc, ponieważ wiem, że to jest wtedy bezinteresowne i opinia jest bardzo wiarygodna i szczera. Zgadza się. I Beata to jedna z tych osób, która przerabia każde ćwiczenie bardzo dokładnie, więc tu możecie brać z niej przykład, bo ja też często doradzam i mężczyznom, i kobietom, jak jesteś w galerii handlowej, albo, no głównie w galerii handlowej się robi zakupy, no chyba, że ktoś lubi przez internet, ale nawet jak lubisz przez internet, to pójdź jednak do tej galerii, idź sobie do dowolnego sklepu, który lubisz, albo nawet wejdź, jako facet wejdź do kobiecego, ja to robiłem mnóstwo razy, spokojnie, jest dziwnie tylko przez chwilę, później jest już okej, już stajesz się naturalnym elementem otoczenia, a panie sprzedawczynie myślą, że dla swojej kobiety coś przyszedłeś wybrać, a kobiety tam stojące tak samo. I dokładnie to, co mówi Beata. Ja lata temu podchodziłem z zeszytem A4 i długopisem i pytałem dziewczyn, które mi się podobają, cześć, robię takie ćwiczenie. Co mógłbym poprawić w moim wyglądzie? I zaskoczylibyście się, bo dziewczyny też były zaskoczone. Na początku były zszokowane, że w ogóle jakiś obcy typ podbija z zeszytem i prosi o coś takiego, ale po kilku minutach miałem konkretne wskazówki. Broda taka, tu możesz sobie boki trochę zgolić. Na górze tak. Bardzo to się zaczęło też, to się zaczęło ogólnie od twarzy, natomiast zaczęło się przenosić na garderobę. Fajną masz koszulę, ale widać, że jest delikatnie za duża. Zobacz na przykład na twój biceps, jak nie pokrywa się z twoim mięśniem. Więc fajnie by było, gdybyś poszedł do krawcowej, gdyby troszeczkę ci to zmodernizowała. Jak zacząłem robić te poprawki, to wyobraźcie sobie, że stała się po prostu magia. Po prostu stała się magia i to, co Beata powiedziała, ludzie lubią pomagać bezinteresownie. I na przykład w przypadku panów, jak podejdziecie do kobiety i zapytacie, to też będzie plus 5 punktów do pewności siebie. Więc zawsze możecie to zrobić podręcznikowo, tak jak Beata, czyli pomóż mi, a później, wiesz co, jestem zobowiązany, zapraszam cię na kawę, zapraszam cię na spacer, co tylko chcesz. Tylko mi nie idźcie do kina. O kinie też będzie później, ale to. Chodzi o to, żebyście mieli przynajmniej na tej pierwszej randce godzinę czy półtorej do porozmawiania ze sobą w cztery oczy. To jest bardzo ważne. W kinie tego nie zrobisz. W kinie się ogląda film. I jest taka moda, żeby chodzić do kina. No ale dobra, to zaraz o tym jeszcze powiem. Okej, okay, Kuba, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Generalnie mi się bardzo podobało to, że Beata mówiła z taką pewnością siebie i miała przed sobą jasny cel i widać było, że też później w pewnym momencie powiedziała, jak jest jej, że nie przeszła z taką intencją, wypowiedziała to, o co jej chodzi. Natomiast Piotr bardzo fajnie się opierał, co też dawało taki symptom naturalnej rozmowy, bo w rzeczywistości też prawdopodobnie by tak to się wydarzyło. Więc gdyby Piotr od razu zareagował hura optymizmem, to by było też tak szybko. Natomiast to też wyszło zupełnie naturalnie w mojej ocenie. I to mi się bardzo podobało. Super. Krzysztof Baraś, poproszę cię o włączenie mikrofonu i też się wypowiedz, jeżeli nas słyszysz. Jesteś, Krzysiu? Dobra, pewnie poszedł sobie na chwilę gdzieś. Więc Przemku, poproszę cię jeszcze o twoją opinię. Jeśli ci mikrofon działa. Ktoś tu się loguje, więc zaraz powinno być ok. Halo. Ok, zróbmy tak, żeby tutaj nie przedłużać. Krzysztof i Przemek, ogarnijcie sobie. Aha, z internetem. Dobrze. Jeżeli problem z internetem, to sobie tam działaj, my tu jesteśmy do 18. A teraz zrobimy sobie troszeczkę trudniejszą scenę,
ale też to się zdarza i cieszę się, że możemy to przećwiczyć praktycznie, bo tu już jest dużo wyższa szkoła jazdy. Teraz mamy następującą sytuację. Aktor numer jeden chce poderwać... Dobra, facet był już podrywany, no to teraz zrobimy tak, że dziewczyna będzie podrywana. Chce poderwać dziewczynę. Aktor numer dwa to jest ta dziewczyna, która zachowuje się swobodnie. W sensie, Aniu, jeżeli możesz, to zagrasz, bo jeszcze nie grałaś. Zachowujesz się swobodnie, tak jak po prostu podpowiada ci intuicja, dobrze? Natomiast aktor numer trzy to będzie kolejny facet, który będzie przeszkadzał docinkami, tylko docinkami kulturalnymi, ok? Żadnych tutaj ekstrawagancji. Facet numer 3 będzie świadkiem tego i będzie od czasu do czasu przeszkadzał docinkami aktorowi numer 1, dlatego że i pierwszy, i trzeci pan, i pierwszemu, i trzeciemu panowi spodobała się ta sama kobieta, dobra? Czyli mamy taką sytuację typowo towarzyską, właśnie gdzieś na imprezie. Także tak, Ania będzie podrywana, Rafał, Kuba, wy jeszcze nie graliście. Kto chce być po której stronie? Który podrywa, a który próbuje ten podryw utrudnić? No to ja podrywam. Dobra, to w takim razie tylko... Uwaga, jeżeli będzie naprawdę niekulturalnie, przerywam. Także wezmę tylko, znaczy okej, okay, mamy podgląd, to jest ćwiczenie numer drugie. I sytuacja jest taka, siedzicie sobie na domówce, Rafał zagaduje do Ani, Ania oczywiście się tego nie spodziewa, nie znaliście się wcześniej, a powiedzmy, że ty, Kuba, znasz Rafała, nie pałasz do niego sympatią, i próbujesz mu ten podryw po pierwsze utrudnić, a po drugie tobie też się spodobała Ania. Gotowi? Tak? Czas. Start. No cześć, powiem ci, że z daleka widziałem, jak siedzisz na fotelu i prawie mi się zabiło o tą futrynę w tam przedpokoju. Dziękuję. Bardzo miło cię poznać. Też cię pierwszy raz widzę. Nie wiem, czy to by było miło, ja bym sobie guza nabił, ale mam nadzieję, że mi to jakoś wynagrodzi. Przynajmniej Rafał, gdybyś to zrobił, byś był teraz tutaj i nie przeszkadza mi poderwać się Ani. No. W tym momencie to... A może jednak pójdziesz i pokażesz mi strony tutaj do skonsumowania. Stop na chwilę. I doszliśmy do momentu, który jest moim ulubionym. Jeżeli Rafał skupia się na podrywie, Ania też jest skierowana w jego stronę, bo skupia się na tym, co Rafał mówi do niej, i nagle leci jakiś komentarz od trzeciej osoby, nigdy nie wiadomo, co zrobić. Znaczy, ja zaraz wam powiem, co zrobić, natomiast mamy różne opcje. Rafał się zaśmiał, to jest dobra opcja, ponieważ w celnych ripostach zawsze chodzi o jedno. Pokazujesz, że się nie przejmujesz tym, co mówi druga osoba. Więc tutaj super... Jeszcze raz? Poczucie humoru. Tak, więc tutaj super, że ty, Rafał, nie zacząłeś z Kubą dyskutować. Najlepiej w takiej sytuacji rzucić jeden celny komentarz. Jeżeli masz ripostę w głowie, no to rzucasz. Jeżeli nie masz, bardzo dobrze zrobiłeś, kupujesz sobie czas śmiechem. Bardzo dobrze. Tu można by było dodać jeszcze, o Kuba, jaki ty zabawny jesteś. Znowu zwracasz uwagę na mnie i kontynuujesz. Za pierwszym razem. Za drugim razem, jeżeli dalej jest taka sytuacja, najlepiej by było, gdybyś po prostu zabrał Anię do innego pomieszczenia. Normalnie. Ja mam pewną propozycję, jak można to zrobić, ale chcę, żebyście to przećwiczyli. Także zaczynam od tego, że Rafał się zaśmiał, a nic na to nie powiedziała. Pojawiła się ta sytuacja takiego napięcia, bo Kuba tutaj próbuje się przebić. Ty, Rafał, się śmiejesz, Ania po prostu obserwuje. Wracamy do sceny, czas, start. Aniu, ja mam takie pytanie, czy mogłabyś mi pomóc w obsłudze pilota w drugim pokoju? No, nie wierzę, że nie znasz się na pilocie, kurczę. Jak to z tobą? Na czym ty się w ogóle znasz?
Wiesz, no ja nie mam pilota w domu, bo mam Rubina z 48, także. O kurczę. No tak się zastanawiam, dlaczego mi chcesz zaprosić do tego drugiego pokoju. To coś jest podejrzane. Nie, po prostu chciałem chwilkę porozmawiać z tobą. Porozmawiać sobie sam z telewizorem. I teraz ważne, co Rafał robisz? Kuba ci już jakby trzy razy dopiekł i ewidentnie nie wiesz jeszcze, czy Ania nie wiesz jeszcze, czy Ania chce ciebie, czy jego, bo Ania nie dała takich otwartych sygnałów. Natomiast widzisz po niej, że jest miła rozmowa, ale dalej masz tego, dalej masz konkurencję, dalej masz oponenta. Więc teraz Ania, ty dalej się zachowujesz swobodnie, nie masz jakby narzuconego nic. Kuba, bardzo dobrze. Faktycznie, tak to zazwyczaj wygląda, że są jakieś takie docinki co jakiś czas. Rafał, ty teraz kombinujesz, co zrobić, bo... Jeszcze momencik, może powtórzyć, Jakub, jak co powiedziałeś, bo nie dosłyszałem wszystkiego. Powiedziałem, porozmawiaj sobie z telewizorem, wyłączonym najlepiej. Czas start. No z telewizorem to rozmawiam w sytuacjach intymnych, a takie nie jesteśmy. Bęk. I bardzo dobrze. Jedno, dwa zdania na ripostę. Przede wszystkim nie tłumaczysz się. Jeżeli ktoś chce ci zepsuć, czy podryw, czy ogólnie widzisz, że przeszkadza, najlepszym takim kopniakiem dla drugiego człowieka jest to, że go ignorujesz. A jeżeli poświęcasz mu uwagę, to on widzi, że to, co mówi do ciebie, działa. Więc tak długo, jak ty, Rafał, będziesz się z Kubą przekomarzał, tak długo Ania będzie prawdopodobnie, zaraz je spytamy, tak długo zrobi po prostu, o Boże, faceci, i może wyjść, więc ryzykujesz, że nie dość, że się z Kubą pokłócisz, to jeszcze Ania sobie gdzieś tam pójdzie, więc ucinasz to w zarodku, jedna, dwie, trzy riposty. Jeżeli Kuba dalej będzie się tak zachowywał, po prostu możesz zabrać Anię do innego pokoju. Albo, to co ja proponuję i to co ja często robię, idziesz z Kubą na rozmowę. No i wtedy już nie rozmawiacie sobie tak miło, tylko jak już nie ma kobiety, to wiadomo, no co ty odpierdzielasz tutaj, że tutaj się wtryniasz, tak? Tak. Super, bardzo fajnie. Teraz tak. Czy chcielibyście przećwiczyć jakąś scenkę sobie losowo, żeby mniej więcej wyszło naturalnie? Ktoś ma jakiś pomysł na trzecie ćwiczenie? Już bez mojego komentarza. Na ulicy. Na ulicy, dobra. A co byś na tej ulicy zrobiła? No, idą dwie osoby, jedna drugiej wpada w oko, jak zagadać. Dobra. Okej, czyli Batko, ty chcesz być pooderwana teraz do odmiany? Tym razem dobra. Tak. Dobra. Kto podrywa, panowie? Nie ma chętnych? To ja mogę. No to dawaj. Teraz zrobimy tak. Ja wam daję... Ile chcecie? 7 minut czy 5? Nie no, 5 może. Zobaczymy, jak wyjdzie. Właśnie, no zobaczymy. To jest sytuacja bardzo naturalna, bo nie macie żadnych tutaj ograniczeń. Albo nie, inaczej. Za 5 minut odjeżdża autobus, do której chce wsiąść Beata. Ale ty tego nie wiesz, Rafale. Ty tego nie wiesz. To jest przystanek autobusowy, Beata jest na przystanku, wpadła tobie w oko, czas, start. No cześć, jak się to stało, że tędy przechodzisz? Cześć, a wiesz, tak jakoś wypadłam z promu kosmicznego. Wiesz co, nie. Nie mogłem się powstrzymać, żeby po prostu do ciebie nie podejść i porozmawiać chwilę, bo przed chwileczką widziałem, jak zgubiłaś fleka z buta. O kurczę, zobacz, z prawego czy lewego? No w sumie to nie wiem, czy mnie zobydł, bo tak mi zaprzeleciało przed oczami, że nawet nie wiem, który to był. Tak to było, jak kosmici spadają z takim impetem, no ale dzięki, że zwróciłeś na to uwagę.
Wiesz, ja między innymi też spadłem razem z nimi. O, zobacz. No proszę bardzo, ciekawe, czy z tej samej planety, czy inna konstelacja? Ja jestem w ogóle z innej planety, ale chciałem właśnie to zrobić po to, żeby się dowiedzieć, czy ty też z tej planety jesteś, co ja. Wiesz, no zawsze można wypracować jakąś przestrzeń międzygalaktyczną, gdzie, po której się będziemy poruszać. No właśnie, dlatego tą przestrzeń teraz testuję i postaram się skrócić, żebyśmy mogli się poznać lepiej. Wiesz, super, to bardzo miło z twojej strony, ale czasu mamy niewiele, bo za 3 minuty odjeżdża mój autobus. 3:30. Autobus? To teraz kosmici jeżdżą autobusami? No nie wiedziałam. Wiesz, czasami jeszcze stosuję miotłę, ale to już w takich sytuacjach awaryjnych. Ja w sumie miotła to też jest niezły system latania, ale do tego potrzeba jeszcze wielu innych rzeczy. Na przykład, co proponujesz? Na przykład jakąś turbosprężarkę, żeby to latało jeszcze szybciej. Mm-hmm. No, zawsze to jakiś pomysł, aczkolwiek każda wiedźma ma swoje sposoby. No, idziemy w takim kierunku raczej czarnym, dlatego chciałbym cię zaprosić na przystanek, żebyśmy mogli razem sprawdzić, czy ten autobus przyjedzie. Proponujesz czarną magię czy białą magię? Czeski film raczej. Zobaczmy, jak się sprawdzi. Okej. To co, możemy pójść na przystanek? No, mamy raptem 2 kroki, ale jasne, sprawdźmy. Dobrze. A w takim razie, czy byłabyś skłonna do tego, żeby przełożyć ten wyjazd o kilkanaście minut, byśmy mogli razem się napić kawy, cappuccino z jakimś karmelem, polaną posypką, nie wiem, czekoladową? Powiem ci tak, jestem ogromnym fanem kawy i prawie mnie przekonałaś. Jeszcze moment, jak się postarasz, to kto wie? No to do kawy dorzucę jeszcze pączka maślanego i będzie komplet. Dobra, to umówmy się tak, pączek będzie twój, bo ja dbam o sylwetkę, a kawą mnie przekonałeś. No i super. Okej, okay, wyrobiliście się w czasie, bardzo fajnie. Została minuta do odjazdu i udało ci się, Rafale, przekonać na kawę. Rafał zrobił tutaj doskonałą rzecz. Jak zaczął mówić o kawie, to poruszył emocje. Nie powiedział, a pójdzie ze mną na kawę, bo jakby świadomcie sobie, że każdy chodzi na kawę, ale na kawę z posypką, karmelem czy czymś tam jeszcze. Wow, no to muszę z nim pójść, nie? Natomiast bierzcie poprawkę na to, że tutaj Beata bardzo dużo pomagała. I są różne sytuacje. Jeżeli jest taka, super, o to chodzi, tak? Czyli od razu możecie pójść na kawę. Nie musisz brać numeru, nie musisz brać Facebooka, bo skoro kobieta wykazuje zainteresowanie od razu, to po co ty bierzesz numer i uciekasz? O, faceci często mają tak, że boją się lęku przed odrzuceniem i robią, a dobra, to daj mi numer, to się kiedyś tam spotkamy. Po co? Skoro Beata powiedziała, że w sumie nie musi jechać teraz, no to robisz tak jak Rafał, wychodzisz z inicjatywą i to też bardzo fajna rzecz. Zaproponowałeś, że czy mogłabyś przesunąć, tam powiedziałeś, o kilkanaście minut i to jest super, bo gdybyś powiedział, no to chodźmy na kolację, to troszeczkę to tak mogłoby to działać. Natomiast kwestia jest tego typu, że jak poznajemy jakąś osobę, nie znamy się, prawda? Więc jeżeli ty wysunąłbyś propozycję, dobra, to chodźmy na, no na przykład, do kina na film teraz, no to Beata sobie może pomyśleć, znam gościa 5 minut, w kinie będę musiała siedzieć co najmniej półtorej, no okej, jest trochę czarujący, ale jakby nie przesadzajmy, nie na aż półtorej godziny. A ty celowo tu dodałeś, że właśnie kilkanaście minut i to jest super.
Zapraszam pozostałych do oceny, do opinii, powiedzenia swojego zdania. Zacznijmy od Piotra. Później puszczę wam wideo idealny kontakt wzrokowy, jeżeli chodzi o pierwsze zagadanie, żeby to też miało ręce i nogi na podstawie filmu 9,5 tygodnia, który szczerze polecam. Znaczy pierwszą część, bo później tam już są tematy bardzo seksualne i tak dalej, ale pierwsza część, samopoznawanie się, jest super taka do nauki, jak to powinno wyglądać. Zwróćcie uwagę głównie na mężczyznę. No i kobiety oczywiście zwróci uwagę na panią, która tam gra, chociaż nie do końca się z tym zgadzam. Mówię tutaj głównie o kontakcie wzrokowym Mickiego Rourke, tak? Czyli głównego aktora. Zaraz to puszczę. Zanim to zrobię, poproszę Piotra, Kubę i Anię o opinię na temat tej scenki. I co? Pewnie zrobimy sobie jakąś przerwę na obiad. Tak? Chcecie? Pół godzinki. No, pół godzinki na obiad i później nie wychodźcie z pokoju, wrócimy po prostu za pół godzinki. Także słucham. Piotrze, zacznijmy od ciebie. Co sądzisz? Ja myślę, że jeżeli chodzi o Rafała, to on bardzo zaczął dobrze ten podryw z tego tytułu, że zaczął go bardzo, bardzo abstrakcyjnie. Poleciał naprawdę, naprawdę dużą, dużą, dużą tutaj, abstrakcją. Beata czasami mu pomagała, kiedy już troszeczkę było właśnie widać, że Rafał troszeczkę też nie wiedział, co ma powiedzieć, więc Beata mu po prostu pomagała, ale naprawdę szacunek, Rafał, za to, jak ty ten podryw zacząłeś, bo myślę, że o to właśnie chodzi, że właśnie tym właśnie takim niekonwencjonalnym podejściem właśnie tutaj jeszcze bardziej Beaty zainteresowałeś i przekonałeś, żeby na tą kawę jednak z tobą poszła. Dokładnie tak. Zauważcie, że Beata tutaj świetnie też zagrała to, że jeżeli zainteresujecie sobą kobietę, naprawdę, to ona zawsze wam będzie pomagała. Okej, okay, może rzucić jakiś żart, może powiedzieć, że tam był prom kosmiczny, tak? Beatko, ty zaczęłaś z promem. Może jakiś żart zrobić, ale ostatecznie będzie chciała mieć z wami do czynienia po prostu, tak? Natomiast to, co widzę często gdzieś tam na forach dyskusyjnych, panowie się zastanawiają, co zrobić, jak gadam 15 minut i dziewczyna mi odpowiada tak lub nie. No normalnie, po prostu do siebie nie pasujecie. Jakby to, jeżeli gadasz z kimś 15 minut i już bez podziału na płeć, gadasz z kimś 15 minut, ktoś ci potrafi odpowiedzieć, ty opowiadasz historię, tam wspinałeś na Mount Everest, albo szedłeś ulicą i gdzieś tam karetka jechała, cokolwiek, produkujesz się, mówisz przez 30 sekund czy przez minutę historię, a ktoś ci odpowiada, fajnie. No to kwestia jest tego typu, że warto pójść dalej. Dziękuję ci, miło się rozmawiało, idziemy dalej, tak? W takich sytuacjach osobiście nawet nie polecam nawet wymieniać kontaktu, bo nie ma sensu. Tracicie swój czas, tracicie czas tej drugiej osoby, później wychodzą z tego rozczarowania, a czemu mi nie odpisała, a czemu się ze mną nie spotkał. Słuchajcie, życie jest za krótkie naprawdę, żeby go marnować na osoby, które na was nie zasługują. Tym bardziej, że jest pełno osób, które są singlami. Niestety są też osoby, które są w związkach, a i tak im to nie pasuje, więc gdzieś tam szukają czy atrakcji, czy rozrywki w postaci właśnie podrywu. Dlatego fajny cytat kiedyś usłyszałem od swojego mentora, że za każdym razem jak strzelasz, to masz szansę na trafienie. A jeżeli nie strzelisz, to masz 100% szans na pudło. I to jest bardzo ważna lekcja. Dla mnie, myślę, że dla was też. Jesteś w sklepie. Zagadać, nie zagadać. Zagadaj. Nawet jakby rozmowa trwała minutę czy dwie, nawet jak nie wiesz totalnie, co powiedzieć, spróbuj. Spróbuj. Początki zawsze bywają ciężkie, a później krok po kroku będzie dużo łatwiej. Kuba, słuchamy ciebie. Co o tym sądzisz? Przede wszystkim wydaje mi się, że to było bardzo trudne ćwiczenie z tego powodu, że na początku powiedziałeś, że oni mają 5 minut, więc no nie ukrywajmy, to też pewno był element dodatkowy takiego stresu, który mógł się wszystkim udzielać. I tutaj bardzo mi się podobała ta improwizacja, zarówno ze strony Rafała, jak i Beaty, to o promach kosmicznych, to o tej miotle.
to też dawało takie wrażenie, że oboje się dobrze bawią. I też dzięki temu można było widzieć, jak w pewnym momencie te emocje, przynajmniej tak mi się wydawało, że w pewnym momencie te emocje też tak się bardziej ukierunkowywały na dobrą zabawę i na przeciągnięcie tej rozmowy. Przez co też no, później jakby to zagadanie o kawę, nie zagadanie może słowo, zaproponowanie kawy z tymi dodatkami było jakby i zgodzenie się Beaty na to było taką, w mojej ocenie, troszeczkę może już czystą formalnością, bo ona była zainteresowana, biorąc pod uwagę to, co powiedziała wcześniej. I to, że dała się wciągnąć tą grę słowną w tą całą improwizację. Mhm, jasne. Dziękujemy ci bardzo. Aniu, parę słów od ciebie. No ja ogólnie też uważam, że tutaj jak Beata, oczywiście chylę głowę, bo oczywiście Beata naprawdę dużą taką, jak to powiedzieć, no wymyśliła to ten statek kosmiczny i w ogóle tutaj, że na miotle, że też ma miotłę i to taka też takie jakaś wyobraźnia, że można w jakimś tam kierunku iść. Oczywiście, no fajnie widać, że się bawili też w jakiś tam sposób, na wesoło oczywiście to wszystko wyglądało. No i oczywiście, co tu mogę powiedzieć? Ja ogólnie jestem nieśmiałą osobą i myślę, że też może bym, nie wiem, czy bym tak w taki sposób wymyśliła z powrócieniem, ale nie, no ciekawy pomysł, ciekawy, nie powiem, z tą stacją kosmiczną. To bardzo dobrze, że powiedziałeś, że jesteś, Aniu, nieśmiałą osobą. Ja też kiedyś byłem, myślę, że wszyscy tutaj kiedyś byliśmy albo czasem trochę jesteśmy, więc scenka specjalnie dla ciebie. Piotrze, podrywasz, Ania jest podrywana, też macie 5 minut. Jeżeli chodzi o miejsce, niech będzie restauracja. Czas, start. Cześć, przepraszam, mogę się dosiąść? O co chodzi? Nie, po prostu przyznam ci szczerze, że spodobałeś mi się, dlatego chciałbym dosiąść się do ciebie i chwilkę porozmawiać. No ale sorry, nie jesteś w moim typie. Ale przecież to ja... No właśnie. No właśnie. Co w takiej sytuacji robić? Rafał, Beata, Kuba, słucham. Co byście zrobili w takiej sytuacji? Ja bym powiedział, że jakby ona, Beata mi powiedziała, że nie jestem w jej typie, ale ja bym powiedział, ale ty jesteś moim. I dalej mówisz. I tak 2-3 razy, jeżeli rzeczywiście nie ma zainteresowania, no to odpuszczasz, nie? Dokładnie, więc nie ma co się zrażać tym pierwszym takim... jakby to nazwać ładnie, tą taką niechęcią, dlatego że zrozum Piotrze też Anię, ona nie wie, czy ty jesteś mordercą, czy ty jesteś porywaczem i tak dalej, więc ta pierwsza minuta konwersacji, zawsze ja byłem tak uczony jeszcze lata temu, żeby 90% czasu należało do mężczyzny, czyli dziewczyna nie wie, kim jesteś, po co przyszedłeś i tak dalej, więc ty przez pierwszą przynajmniej minutę musisz zapewnić, że przyszedłeś w dobrych zamiarach, możesz to powiedzieć, a możesz to okazać niewerbalnie, na przykład niskim tonem głosu, na przykład spokojną mową ciała, o mowie ciała zaraz będzie wideo, także absolutnie się tym nie zrażać. Wracamy do scenki. Piotrze, dostałeś chwilowego kosza, co z tym robisz? Dalej. Okej, ale ja z reguły lubię dosiadać się do obcych ludzi i poznawać nowe osoby. Nie jest to nic zobowiązującego. No dobrze, no oczywiście, możesz, proszę, możesz usiąść, możemy porozmawiać, czemu nie?
Powiedz mi, co dobrego zamówiłeś? Wiesz co? Właśnie czekam tutaj na pana kelnera, przyjdzie, przyniesie mi właśnie menu. Bo wiesz co, z tego co się tutaj dowiedziałam od kolegi, bo też jestem tutaj pierwszy raz, to dowiedziałam się, że w tej restauracji akurat dosyć długo czeka się na przygotowanie potraw, więc być może zmienimy lokalizację. Ojeju, wiesz co, no ja słyszałam, że bardzo dobrze tutaj gotują i bym wolała tu zostać. Czyli jesteś zwolennikiem kuchni włoskiej? No, nie powiem, że jakoś tam super uwielbiam, ale lubię tu często przychodzić. Wiesz co? Wydaje mi się, że ja zamówię swoją ulubioną potrawę. Nie muszę nawet wybierać karty. A co dobrego lubisz z włoskiej restauracji? Powiem ci szczerze, że od kiedy wróciłem do Polski, to spaghetti carbonara jest zdecydowanie najlepszą potrawą, jaką jadłem. No, to tak jak moje dzieci też uwielbiają carbonara. A powiedz mi, co... Okej, przerwijmy na moment. No właśnie, i teraz kolejne pytanie do publiczności. Co zrobisz w takiej sytuacji? To tak jak moje dzieci, one też uwielbiają. Rafał, Kuba, słucham. Czy warto, bo mi chodzi tu tylko o jedną rzecz. Ania tutaj od początku sprawia takie wrażenie, że chce rozmawiać, ale też nie jest tak bardzo zaangażowana w tą rozmowę jak Beata. O, witamy cię Przemku na kamerce. Tak, właśnie musiałem przeglądarki poinstalować nowe, bo się popierdzieliło trochę. Okej, okay, no to dobrze, że jesteś, zaraz mamy przerwę, ale cieszymy się, że to działa. Podsumuję krótko. Piotrek tutaj nie miał łatwego zadania, także ogromne brawa dla ciebie, bo to jest duży stres w takiej sytuacji. Ania nie miała nic przeciwko rozmowie, ale jednak chce, żebyś ty utrzymał ten ciężar. I tutaj najlepiej działa historia. Czyli jeżeli nie za bardzo wiesz, o co zahaczyć, to rzucasz jakąś historię. Dlatego ja zawsze zalecam ćwiczenie, żeby regularnie spisywać doświadczenia ze swojego życia, miłe chwile, jakieś fajne wydarzenia, śmieszne sytuacje i ćwiczyć ich opowiadanie. I to sobie bardzo solidnie przerobimy. Tylko teraz tak, co? Przerwę sobie zrobimy, prawda? 14.13. Słuchajcie, 14.45 czy 15 się widzimy. Ile czasu potrzebujecie? Pół godziny. Pół godziny, tak wystarczy? Dobra. Pół godziny jak najbardziej. Dobra, to 14.45 się widzimy. Wyłączcie mikrofony i kamery i do zobaczenia. Kornel, czy mogę jeszcze coś przed przerwą? Śmiało. W nawiązaniu do sytuacji czy scenki mojej i Rafała. Mhm. Na przykład, ale ja to mówię ze swojej tylko i wyłącznie perspektywy. Jasne. Ja sobie bardzo cenię ludzi, którzy mają poczucie humoru, którzy się błyskawicznie odnajdują w każdej sytuacji, którzy myśleć potrafią również abstrakcyjnie, bo to świadczy o ich inteligencji, o w ogóle, o poziomie wiedzy, więc specjalnie stąd pojawił się prym kosmiczny, bo gdyby Rafał zareagował inaczej, to pewnie ja też nie pociągnęłabym rozmowy, ale ponieważ w to wszedł, ja go dalej badałam. No i po kilku minutach już wiedziałam, że możemy pewnie te pół godziny, godzinę miło spędzić czas i zobaczyć, co dalej. Gdyby była inna reakcja, to pewnie ja też bym to ucięła i nic by z tego nie wyszło. Dokładnie. Czyli jaki jest wniosek? Warto mieć szerokie horyzonty.
i warto się rozwijać. Super, super, że dodałaś. Bardzo się cieszę. Okej, dobra. Musimy Przemkę jeszcze w obroty wziąć, ale to po przerwie. Także na razie lećcie sobie coś zjeść i za pół godzinki się widzimy. Także do zobaczenia. Okej. Okay.